Amen. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a Syny swego wieczności. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmniejszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Otwieram 18. sesję Rady Miasta Zakopane. Witam przybyłych gości. Pana burmistrza Leszka Drulę. Panią skarbnik, panią Helenę Mamcarz. Zastępcę burmistrza pana Wiktora Łukaszczyka. Bardzo serdecznie witam zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, pana Grzegorza Worwę. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Pana Romana Wieczorka, rzecznika Komendy Powiatowej Policji. Witam prezesów spółek miejskich, panią Monikę Jaźwiec, prezesa spółki Tesco. Pana Andrzeja Ustupskiego, prezesa ZTBS, pana Krzysztofa Strączka, prezesa spółki Sewik, pana Leszka Behunka, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Witam pana Roberta Pucha, dyrektora Biura Promocji Zakopanego. Witam byłego dyrektora Biura Promocji Zakopanego, pana Andrzeja Kaweckiego, panią Zofię Kułach-Maślany, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Małgorzatę Bachledę-Szeligę, dyrektora Zakopiańskiego Centrum Edukacji, bardzo serdecznie witam pana wicestarostę Jerzego Zacharkę. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie naczelników wydziałów i kierowników referatów Urzędu Miasta, dyrektorów instytucji kulturalnych, media oraz wszystkich mieszkańców Zakopanego. Bardzo serdecznie witam państwa radnych. Stwierdzam, że na 21 radnych obecnych jest na dzisiejszej sesji 14. Co stanowi kworum i pozwala Radzie na podejmowanie prawomocnych uchwał. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Szanowna Rado, Szanowni Państwo, pozwólcie, że przed samym porządkiem sesji, przed samą sesją chciałem podziękować tym mieszkańcom, którzy szczególnie albo w szczególny sposób dla miasta chcą pracować, chcą nasze miasto
pokazywać i promować tak, aby Zakopane i Zakopanemu i mieszkańcom jego przynosiło pożytek, dobry wizerunek, podnosiło rangę, rangę nie tylko zimową, ale rangę stolicy zimowej Polski. Jak mówiłem już wcześniej, serdecznie zapraszam wszystkich przedsiębiorców, mieszkańców, ci, którzy widzą, że możemy wspólnie zrobić więcej i tych, którzy sami chcą też pokazać, jak bardzo kochają Zakopane i jak bardzo Zakopane dla nich jest ważne i jak bardzo chcieliby, żeby Zakopane było w dobrym świetle przedstawione. Mówię tu o ludziach, którzy w szczególny sposób, można powiedzieć, wysiłkiem swoim, pomysłem swoim, chcieli tej zimy pokazać, że mimo wielu trudności, których mamy w zimie, chcemy zastąpić innymi rzeczami, które by popularyzowało Zakopane. Mówię tu o panu Arturze Haberze i panu Jarosławie Sitarzu. Panie Arturze, panie Jarosławie, jeśli mogę tu panów prosić, chciałem państwu podziękować za tą inicjatywę i za ten wysiłek. Zbudowanie tego pałacu zimowego, tego labiryntu, który pretenduje do rekordu Guinnessa, ale przyczynił się też do olbrzymiej, można powiedzieć, sławy i popularyzacji Zakopanego z innej inicjatywy, niż dotychczas Zakopane słynęło. Cieszę się z takich pomysłów przedsiębiorców, takich pomysłów mieszkańców, dlatego postanowiłem, że będę dziękował, chociaż może o kimś mógłbym zapomnieć. Proszę mi podpowiadać ewentualnie, że tacy mieszkańcy, gdzie są, coś robią tak bardzo ważnego. Ja im też z tego miejsca chcę podziękować. Natomiast tutaj sami państwo przyznacie, że to kosztowało nie tylko sam pomysł, nie tylko, jakby można powiedzieć, jakieś przedstawienie swojej wizji, tylko nawet wysiłku fizycznego wielu ludzi. Proszę tym wszystkim, którzy się przyłączali i do tego pomysłu, i do tego zbudowania, serdecznie, serdecznie podziękować. Ja wam serdecznie dziękuję. Dziękuję wam w tym liście gratulacyjnym, tymi kwiatami z panią naczelnik, ale też i pewnym drobiazgiem, który mam nadzieję, że chociaż w takiej malutkiej cząstce będzie dla was nagrodą, że o tych ludziach pamiętamy i cenimy. Serdecznie jeszcze raz dziękujemy w imieniu własnym, ale też i Rady, i mieszkańców Zakopanego. Serdecznie, serdecznie dziękuję i gratuluję. Dzień dobry wszystkim, Artur Haber się kłania, Jarosław Sitarz. Bardzo dziękujemy za docenienie naszego trudu i wysiłku. Naprawdę kupę pracy wkładaliśmy w to, nie tylko my, tylko 40 osób, które to budowały, plus jeszcze było kilka osób od całej logistyki, ale się udało. No teraz walczymy z przeciwnościami losu, mamy odwilż, więc próbujemy wszystko utrzymać, więc cały czas praca w tym śniegu trwa. Możemy się zdecydowanie pochwalić, bo udało nam się dotrzeć do zdecydowanej większości polskich mediów. Myślę, że nie ma takiego kanału, prasy, ani radia, które by o nas nie mówiło. Zgłosili się do nas ABC News, Good Morning America. Były dwie telewizje niemieckie. Producent niemieckiej telewizji zapytał się, czy wiemy, jaką mieliśmy oglądalność w Niemczech samych. To mówię, nie mam zielonego pojęcia, bo skąd? 6 milionów Niemców. 6 milionów Niemców oglądało nas tutaj w Zakopanem.
Także udało się odbić cały projekt wielkim echem, a Państwu bardzo dziękujemy za docenienie tego. Dziękuję. Dziękuję również. Czy ktoś z Państwa radnych ma wnioski dotyczące zmiany porządku obrad? Bardzo proszę, pan Wojciech Tatar. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo, Wysoka Rado. Panie przewodniczący, składam formalny wniosek o zdjęciu z porządku obrad punktu 11. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Śródmieście Zachód Zakopane. Znaczy, sam pan przewodniczący wie, były prowadzone na temat tej uchwały konsultacje i na komisji, i poza komisją. Uchwała ta budzi jeszcze wiele wątpliwości Rady. Ważne by było, żeby z tą dokumentacją, którą posiadamy, zapoznali się wszyscy radni i prosiłbym o zdjęcie z porządku obrad. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę. Zatem przegłosujemy wniosek pana Wojciecha Tatara. Punkt 11. Dobrze, w punkcie 11 mamy podjęcie dwóch uchwał, a ściągać będziemy, macie ściągać, wniosek proponowany przez pana Wójcia jest ściągnięcie jednej z uchwał. Jednej. W sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Śródmieście Zachód w Zakopanem. Mówimy o działce na dolnych, tak? Na dolnych Krupówkach. Dwie uchwały, panie przewodniczący. Jasne. Panie przewodniczący, bardzo proszę uzupełnić swoją wypowiedź. Panie przewodniczący, jeżeli są uchwały, dotyczą jednego miejsca i są spójne, bardzo proszę o zdjęcie obydwu uchwał. Dobrze, kto z Państwa radnych jest za ściągnięciem z porządku obrad punktu 11? Proszę podnieść rękę. Bardzo proszę wyżej. Panie Bożenku, bardzo prosimy, będzie nam łatwiej liczyć. Dwa? 15 raz. 15 maza. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała, że punkt 11 został zdjęty z porządku obrad. 15 głosami za, przy dwóch przeciwnych i 0 wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Więcej wniosków
Nie widzę. Zatem czytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z 15, 16 i 17 sesji Rady Miasta. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności burmistrza miasta Zakopane. Punkt czwarty, sprawozdanie z działalności stałej komisji Rady Miasta. Punkt piąty, interpelacje i wnioski radnych. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Zakopane. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność miasta Zakopane. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany nieruchomości będącą, przepraszam, w sprawie zamiany nieruchomości będącą własnością gminy miasto Zakopane. Dziękuję bardzo. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę miasta Zakopane darowizny udziału w nieruchomości. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej nr 2 imienia Bronisława Czecha w Zakopane poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Punkt 12, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej nr 3 imienia generała Mariusza Zaruskiego w Zakopanym poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej nr 4 imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanym poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej nr 7 imienia Kornela Makuszyńskiego poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły podstawowej nr 9 imienia Jana Kasprowicza poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez miasto Zakopane spółce Tesco realizacji zadania polegającego na wykonywaniu remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego dróg publicznych, gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest burmistrz gminy miasta Zakopane. Punkt 18. Wolne wnioski mieszkańców. Punkt 19. Odpowiedzi burmistrza na interpelacje i wnioski radnych. Punkt 20. Oświadczenia i komunikaty. Punkt 21. Zamknięcie obrad. Kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad, proszę podnieść rękę. Wyżej. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Piętnastoma głosami za. Przy jednym sprzeciwie. Dziękuję bardzo. Punkt drugi porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 15, 16 i 17 sesji Rady Miasta. Z protokołem z 15 sesji odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku mieli zapoznać się Państwo radni pan Jacek Kalata i przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Juśkiewicz. Bardzo proszę o
Pana Kalaty nie ma. Ja zapoznałem się z protokołem z 15 sesji Rady Miasta i nie wnoszę żadnych uwag. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do protokołu? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 15 sesji Rady Miasta Zakopane? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzyma od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został przyjęty 17 głosami za. Protokołem z 16 sesji odbytej w dniu 18 grudnia 2015 roku mieli zapoznać się Państwo radni, pani Bożena Solańska i pan Stanisław Majerczyk. Bardzo proszę o zabranie głosu. Zapoznałem się z protokołem 16 sesji. Nie wnoszę głosu. Dziękuję bardzo. Pani? Pan Stanisław Majerczyk? Ja zapoznałem się z protokołem 16 i nie wnoszę. Dziękuję bardzo Państwu. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do protokołu z 16 sesji? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 16 sesji? Proszę podnieść rękę. Panie Krzysiu. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie. Kto jest przeciw? Panie Janie. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został podjęty jednogłośnie 18 głosami za. Z protokołem z 17 sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku mieli zapoznać się Państwo radni. Pan Zbigniew Szczerba i pan Wojciech Tatar. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo panu. Pan Wojciech? Z protokołem zapoznałem się, nie wnoszę uwagi, proszę o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 17 sesji Rady Miasta Zakopane? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został przyjęty 19 głosami za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta Zakopane. Państwo radni otrzymali sprawozdanie za okres od 15 grudnia 2015 roku do 21 stycznia 2016 roku. Bardzo proszę pana burmistrza o ewentualne uzupełnienie sprawozdania. Szanowna Rado, szanowni państwo, uzupełniam swoje sprawozdanie od dnia 30 grudnia, a zacznę, że w dniu 31 grudnia świętowaliśmy Sylwestra. Najpierw tradycyjnie na koncercie Taczańskiej Orkiestry Klimatycznej w Kinie Soku zebrało się bardzo wielu mieszkańców Zakopanego i nie tylko. Serdecznie wszystkim dziękuję organizatorom, tym, którzy się przyczyniali w jakikolwiek sposób do tego wydarzenia. Ale później po raz pierwszy w Zakopanem odbył się plenerowy Sylwester na Równi Krupowej i okazuje się, że był to wielki sukces nas wszystkich mieszkańców Zakopanego, wszystkich tych, którzy wspierali, pomagali i wszystkich tych, którzy oczekiwali, że miasto Zakopane potrafi, jest w stanie zrobić wielką masową imprezę, jest w stanie zrobić wielką masową zabawę, jest w stanie w sposób inny niż dotychczas zaproponować naszym turystom i gościom, którzy na ten okres przyjeżdżają, spędzenia czasu.
Ten Sylwester, jak się okazuje, był nie tylko pod względem zabawy wspaniały, ale też i bardzo, bardzo zaznaczam, bezpieczny. Był tak bezpieczny, że aż niektóre jednostki, mówię tu o samej policji, mówię tu o straży pożarnej, ale też i o szpitalu, po prostu zgłaszały, że takiego okresu jeszcze w Zakopanem bezpiecznego sylwestrowego nie było. Oczywiście myśmy się spotkali w dniu 18 stycznia, by sobie wzajemnie podziękować za tą współpracę. Ale chcę z tego miejsca jeszcze raz szanownym osobom decyzyjnym, mniej decyzyjnym i które w jakikolwiek sposób nas wspierały, podziękować. To pokazuje, że my wspólnie możemy więcej, my wspólnie możemy dużo i wspólnie możemy odnosić sukces. Dziękuję wam za zrozumienie, wspieranie mnie od samego początku, wspieranie nas od samego początku, bo nie ukrywam, że były chwile też i zwątpienia, niepokoju, ale też i nie ukrywam, że pewnego strachu. Kiedy słyszałem odgłosy, a też i telefony, a też i propozycje, po co ci to, nie róbcie tego, a nawet takie małe, lekkie, można powiedzieć, drażnienie czy przeszkadzanie, być może nawet sugerujące życzenia, aby się nie udało. Mam nadzieję, że przekonało tych ludzi, że nie warto, że warto być razem i warto podziałać wspólnie i wtedy potrafimy, zrobimy i będziemy odnosić sukcesy i do tego bardzo, bardzo wszystkich zachęcam. Człowiek potrafi wspólnie zrobić wiele, potrafi też popełniać błędy, ale zawsze lepiej jest, jak wspólnie odnosimy sukcesy. Wspólnie można też ustrzec się od wielu błędów. Dlatego jeszcze raz serdecznie zachęcam tych, którzy po prostu dość, można powiedzieć, tutaj tego nie widzieli, ale też i jeszcze raz im też wspólnie za wszystko dziękuję. W dniu 3 stycznia przy Szopce Bożonarodzeniowej odbyło się kolędowanie z zespołem regionalnym Giewont, w którym uczestniczył pan wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk. W dniu 6 stycznia, a więc w Trzech Króli, troszkę inaczej obchodziliśmy to święto. Dotychczas odbywał się orszak przez Krupówki, którym organizatorem było starostwo powiatowe. W tym roku starostwo zrezygnowało z tego orszaku, miało problemy z, najprawdopodobniej też i z umowami czy wsparciem. My w tym dniu postanowiliśmy zrobić troszkę coś innego, ponieważ nie mogliśmy przejąć tej umowy, która dotychczas była umową między starostwem, a bodajże wojewodem czy marszałkiem, przepraszam, że precyzyjnie nie potrafię określić, ale chcieliśmy po prostu, żeby to święto uzupełnić w jakiś sposób. Odbyło się troszkę inaczej, mam nadzieję, że równie godnie, pokłonem Trzech Króli i przemarszem z kościoła świętej rodziny do starego kościółka. Wszystkim za to serdecznie, serdecznie dziękuję. Oczywiście robiliśmy to, tak jak już wspomniałem, po prostu w ostatniej chwili i uzupełniając to, co dotychczas się odbywało. W tym dniu też ja wraz z proboszczem, w tym pokłonie uczestniczyła pani wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica. Ja w tym dniu
wraz z księdzem proboszczem Sanktuarium Matki Bożej obawiającej cudowny medalik na Olczy, ale też i z radnymi naszego miasta, z radnymi powiatu traczeńskiego i ze Związkiem Podhalan Oddział Zakopane oraz zespołem regionalnym Giewont byliśmy w Warszawie. W Warszawie pojechaliśmy, szanowni państwo, nie tylko na zaproszenie samego prezydenta, nie tylko na uzgodnieniu tej wizyty, ale przede wszystkim rozpoczynając 1050-lecie Chrztu Polski. Tam złożyliśmy kwiaty przed krzyżem upamiętniającym wizytę Ojca Świętego, złożyliśmy kwiaty przed pomnikiem Piłsudskiego, złożyliśmy kwiaty na grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Odbywało się wielkie kolędowanie, śpiewanie kolęd w kościele, tym, którym znajduje się pomnik księdza Jerzego Popiełuszki. Mieszkańcy Warszawy przyjęli nas wielkimi owacjami, ale też i wyrażali wielkie duchowe wsparcie, mówiąc, że kierują się niektórzy właśnie w trudnych chwilach, kiedy mają takie duchową potrzebę, patrzą, jak zachowują się ludzie pod Giewontem. I to było też dla nas wzruszające, ale i pokazaniem, że jesteśmy tutaj ludźmi o dużych wartościach, ale też i dużych pewnie słabościach. I mam nadzieję, że te wartości zawsze będą nad słabościami większe. Serdecznie chciałem podziękować z tego miejsca za to, że mieliśmy też przyjemność złożyć życzenia panu prezydentowi. Tym osobom, które się do tego spotkania przyczyniły, serdecznie dziękuję. Było to bardzo życzliwe, świąteczne, rodzinne spotkanie. Bez jakichkolwiek uprzedzeń, bez jakichkolwiek innych podtekstów, po prostu tak, jak szanuje się głowę państwa i tak, jak głowa państwa potrafi uszanować nas, wyborców, nas, mieszkańców Podhala. Muszę państwu powiedzieć, że to było dość wzruszające, ale też i muszę państwu powiedzieć, że para prezydencka wiele wyrozumiałości miała dla naszych dzieci z zespołu, prawie godzinę, a wiecie, jak potrafią dzieci, robić z nimi zdjęcia, podpisywać autografy i każdy z każdym jeszcze raz. Także na pewno nie było to 5-minutowe spotkanie, żeśmy weszli i wyszli, tylko z pełną życzliwością. Na tym spotkaniu również zaprosiłem pana prezydenta na skoki, ale też i zaprosiłem jeszcze na jedną uroczystość tutaj w Zakopane. Z tej obietnicy, a pan prezydent obiecał, że na obydwu wydarzeniach w Zakopanem będzie, z jednej na pewno się już wywiązał i jak sami państwo wiecie, uczestniczył w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Na drugi dzień spotkałem się wraz z panią wiceburmistrz Nowak-Gąsienicą, spotkałem się z ministrem sportu. Są bardzo ważne sprawy dla nas, szanowni państwo, szczególnie Puchar Świata w 2017 roku. I tutaj chcieliśmy, aby pewne, można powiedzieć, gwarancje czy wspólne działanie z wszystkimi przyczyniło się do zapewnienia zarówno Polskiego Związku Narciarskiego, jak i dyrektora Pucharu Świata, że będziemy robić wszystko, żeby tą skocznię zmodernizować i ten Puchar Świata w 2017 roku się odbył. Myśmy po tej wizycie tam, tutaj w Zakopanem, kiedy również w Pucharze Świata był pan minister sportu, ale też i nowy dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, podpisali wspólne takie oświadczenie. Wspólne to mówię o co się
czyli dyrektorem COS-u warszawskim, my jako władze miasta Zakopanego, Taczański Park Narodowy oraz Taczański Związek Narciarski o wspólnym działaniu na rzecz właśnie tego Pucharu Świata, które ma być wręczone najpierw panu Tajnerowi, a później panu Walterowi Hoferowi, dyrektorowi Pucharu Świata. Na tym spotkaniu z panem ministrem wróciliśmy również do problemów terenowych na małej skoczni, ale też i można powiedzieć drogi pod reglami, którą państwu mówiłem, że już ponad pół roku temu też byłem w ministerstwie. Chciałem się o tej sprawie przypomnieć, że jesteśmy dalej chętni te tereny po prostu zamienić i uregulować te własności raz na zawsze, tak żeby COS miał możliwość bezproblemowego korzystania z tych terenów, miał to po prostu na własność i mógł rozpocząć tam inwestycje. Oczywiście my jako miasto Zakopane nigdy nie blokowaliśmy tych inwestycji, natomiast byłyby to sprawy uregulowane. No, okazuje się, że tą dokumentację, którą pół roku temu składałem tam w ministerstwie, gdzieś się zapodziała, składamy ponownie te wnioski i w tym tygodniu bodajże przesyłamy z powrotem do ministerstwa. Ale jest na to bardzo przychylne spojrzenie i mam nadzieję, że to się po prostu zamknie. W dniu 9 stycznia zawodami na Harendzie rozpoczęliśmy trzeci Puchar Zakopanego w narciarstwie alpejskim. On przebiega dość trudno. Widzicie państwo, jaka jest pogoda. Wszystkim tym, którzy tam to próbują w zasadzie organizować, serdecznie gratuluję. Rozumiem też, że te trudności pogodowe bardzo im przeszkadzają, ale też utrudniają i nie odbywa się tak, jakbyśmy sobie to życzyli. Niemniej jednak będziemy to kontynuować, bo jest to ważna impreza. W dniu 10 stycznia, szanowni państwo, w Kościele Świętego Krzyża wraz z panią wiceburmistrz uczestniczyłem w wyjątkowym koncercie kolęd i pastorałek Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, ale także towarzyszącemu zespołowi Podhalańskie Stowarzyszenie Śpiewacze Turliki. Tu chciałem zespołowi Turliki bardzo podziękować, ale też pogratulować, bo skonfrontować się czy zmierzyć się, można powiedzieć, na scenie z tak wspaniałym, renomowanym, można powiedzieć, narodowym zespołem nie jest łatwo, ale nasze, można powiedzieć, dzieci czy młodzież wyszła z tego bardzo dobrze. Tutaj chciałem podziękować wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego, byśmy mogli ten zespół gościć w Zakopanem i mogli uczestniczyć w tak wspaniałym koncercie. To nie lada wydarzenie ściągnąć zespół taki jak Mazowsze. Niektóre ich, można powiedzieć, koncerty kosztują, szanowni państwo, bardzo, bardzo dużo. Nam udało się naprawdę za bardzo skromną cenę, można powiedzieć nawet symboliczną cenę, ten zespół uczestniczyć. Nie tylko dlatego, że ten zespół również Zakopane traktuje jako bardzo ważne miejsce na mapie Polski i chciało tu koncertować, ale też i dlatego, że udało się nam, można powiedzieć, włączyć w ich cykl imprez, które przebiegały na zasadzie dofinansowania z państwowego budżetu. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim. W tym też dniu odbył się w Związku Podhalan opłatek w Białej Izbie, którą tylko przez chwilę mogłem uczestniczyć ze względu na to, że właśnie byłem na tym koncercie. 13 stycznia w siedzibie Sekretariatu
Konferencji Episkopatów Polski w Warszawie odbył się tradycyjny opłatek prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i miejscowości papieskich. Tutaj ja byłem w tamtym roku, w tym roku był pan Grzegorz Cicło wraz z panią Anną Kartier-Semberecką i reprezentował miasto Zakopane. W dniu 17 stycznia odbyła się piąta jubileuszowa edycja Światowego Dnia Śniegu. Chciałem podziękować zarówno pani naczelnik i wszystkim tym, którzy się włączali w to ważną imprezę dla Zakopanego. Można powiedzieć też i święto dzieci, święto śniegu, ale też zabawy dzieci. W dniu 18 stycznia podczas uroczystego spotkania podziękowaliśmy wszystkim właśnie zaangażowanym w Sylwestra. I tak jak już wcześniej wspomniałem, jeszcze raz wszystkim też serdecznie dziękuję. 24 stycznia na Polanie Szymaszkowej odbył się, można powiedzieć, drugi etap czy zjazd, bym powiedział, związany z trzecią edycją Pucharu Zakopanego. No też olbrzymie trudności, rozumiemy to, mamy nadzieję, że ten ostatni może się uda. On jest zaplanowany na Kasprowym. Na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. Być może przełożymy go i odbędzie się na Harendzie, ale jeśli szczęście się uśmiechnie, to być może odbędzie się również na Kasprowym. Szanowni Państwo, w dniu 23 i 24 odbył się z Zakopanego Puchar Świata. Wspaniała impreza, bardzo nam na tej imprezie zależy. Tak jak wcześniej też wspomniałem, mam nadzieję, że ten remont skoczni się odbędzie, że wszystko pójdzie dobrze i również w 2017 roku będziemy gościć tutaj czołówkę światową i ta impreza, która tyle dobrego dla Zakopanego przynosi, ale też i tyle radości kibicom i turystom, którzy tu przyjeżdżają, się odbędzie. Mamy takie zapewnienia. My co prawda nie możemy zbyt wiele, bo jesteśmy tylko, można powiedzieć, partnerem, ale nie organizatorem. Ale będziemy robić wszystko łącznie z pomocą miasta, jak będzie tylko ktoś takiej pomocy oczekiwał, będziemy się włączać w to, żeby po prostu ten remont się odbył. Na tej uroczystości, tak jak już też wcześniej wspomniałem, mieliśmy wyjątkowo bogatą, można powiedzieć, reprezentację rządową. Nie tylko pan prezydent z małżonką uczestniczył, ale również ministrowie, posłowie, wojewoda, marszałek. Z tego miejsca im serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Chcieliśmy po prostu pokazać też, że chcemy współpracować dla dobra nie tylko Polski, ale naszego przede wszystkim Zakopanego i Podhala, że chcemy wspólnie dążyć do dobra tego regionu. Zapraszałem również burmistrza miasta Nowego Targu, starostę Nowego Targu, wójtów wszystkich ościennych gmin, łącznie z wójtem Szaflar, żeby po prostu to przełożenie, można powiedzieć, takiej współpracy i więzi przekładało się również na ten zwykły dzień pracy i zwykłe przełożenie współpracy w tych tematach, które przecież mamy wspólnie do rozwiązania i mam nadzieję, że przynajmniej część tym wspólnym wysiłkiem uda się nam zrealizować. Jeszcze raz wszystkim za to serdecznie, serdecznie dziękuję. W dniu 25 stycznia w sali obrad podsumowała swoją działalność Gminna Rada Pożytku Publicznego. Z tego miejsca też im serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, pozwolę sobie na koniec podziękować jeszcze, ale też i przedstawić Państwu nowe, można powiedzieć, nowe, stare twarze. I zacznę tu może od podziękowania. Chcę podziękować
panu dyrektorowi Kaweckiemu, byłemu dyrektorowi Biura Promocji, który, jak wiecie, odszedł, ale ponad 8 lat pracy dla Zakopanego, dla tego biura, z którym nie zawsze się zgadzaliśmy i nie zawsze mieliśmy wspólną wizję, ale ostatni rok pokazał, zresztą sam to pan dyrektor przyznał, że to jest kwestia wizji, przedstawienia tej wizji i wspólnego realizowania i przekonania się, że to jest warte. I do tych rzeczy, które nie zawsze pan dyrektor podchodził, można powiedzieć w ten sposób, co w ostatnim roku udało się wspólnie zrealizować. To były nie tylko sam Sylwester, to były Mikołajki, to było wiele innych różnych imprez, które były dla nas troszkę różne, ale we wspólnym działaniu. Różny pogląd, ale jednak pokazało, że wspólnie potrafimy. I za to chciałem dyrektorze podziękować, szczególnie za ten ostatni rok, że nie nastawił się ani pan, ani ja do siebie, że będziemy sobie przeszkadzać i utrudniać, tylko dla dobra wspólnego pokażemy, że się da, że to, co jest ważne dla Zakopanego, nie może nas poróżnić, że to, co widzi burmistrz, powinno być zrealizowane albo go przekonane, że nie ma słuszności. I za to zrozumienie, przynajmniej częściowe, serdecznie dziękuję. Oczywiście pogląd na promocję mieliśmy w ostatnie lata różną, choć wiem, że samo biuro promocji prowadzone jest bardzo dobrze. Natomiast oczekiwania nasze były i są, aby nasza promocja Zakopanego wyszła bardziej na zewnątrz niż wewnątrz. I to podtrzymuję i będę oczekiwał od również nowego dyrektora. Jeśli mogę, panie dyrektorze, serdecznie, serdecznie dziękuję. Tak, tak. Jeśli można, to pan dyrektor chce dwa słowa, a ja później jeszcze dokończę. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Państwo Burmistrzowie, Państwo Przewodniczący. Czas szybko mija. W 97 roku w połowie przychodziłem, w 2007 roku przychodziłem do biura, nie zdając sobie sprawy, jaki to jest ogrom pracy. Te lata szybko minęły. Dzisiaj odchodzę z pewną satysfakcją, że mimo wszystko, mimo wielu krytycznych spraw, jakie były, to została doceniona praca instytucji, którą kierowałem. Ja te podziękowania, panie burmistrzu, drodzy państwo, chciałem dedykować moim pracownikom, bo praktycznie siłą każdej instytucji, wartością i skarbem są jej pracownicy. I gdyby nie oni, to nie byłoby na pewno wielu sukcesów. Jeżeli chodzi o porażki, to ja za nie odpowiadam, dlatego że osoba, która kieruje firmą, ona ponosi zawsze odpowiedzialność. Ja starałem się stworzyć takie warunki dla moich pracowników, aby przychodzili z radością do pracy, żeby wiedzieli, co mają robić, i stanowiłem jakby dla nich taką opokę, bo jak wiecie państwo, różne były spojrzenia na promocję. Każdy z nas ma inne, ale starałem się przed nim ich uchronić. I jeszcze raz z tego miejsca chciałbym im bardzo podziękować. Myślę, że panie burmistrzu, że ten ostatni rok pokazał, że mimo, jak pan powiedział, wielu różnych spojrzeń na promocję, na sprawy naszego miasta, łączy nas jedno. Łączy nas miłość do Zakopanego, łączy nas jego wizerunek i udało nam się w tym ostatnim roku wiele zrobić nowych rzeczy, nowego spojrzenia. W każdej pracy człowiek czasem popada w jakieś stereotypowe działania, w jakieś rutynowe, i ten rok dowiódł, że i Tour de Pologne miał dodatkową wartość, i Festiwal Folkloru Ziem Górskich również poprzez Święto Gór,
jak również ostatnia impreza Sylwester, której osobiście się zawsze bałem, bo to impreza o szczególnym zagrożeniu. Ale pokazaliśmy właśnie, że w naszym mieście jesteśmy przygotowani, potrafimy bezpiecznie przygotować nawet takie imprezy. I za to serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu radnym. Ja kiedyś byłem w Waszym wieku, to mówię do kolegi Brujaka, do Filipowicza, którego pamiętam od małego chłopca, bo ze świętej pamięci ojcem żeśmy się przyjaźnili. Też byłem kiedyś młodym gniewnym i myślę, że Wy tutaj w Radzie powodujecie to, że też takie, wprowadzacie takie nowe spojrzenie na sprawy naszego miasta, na sprawy ludzi i na to, co nas czeka, a wyzwania przed naszym miastem są wielkie, bo w zimie nie mamy zimy i myślę, że trzeba będzie zredefiniować również naszą ofertę zimową. Tutaj myślę o projekcie, bo powiedziałem, co mi się udało, czego mi się nie udało, ale myślę, że przyszłe lata pokażą, żebyśmy mogli jednak dokończyć tą ideę Sokoła, tego całego naszego rejonu, centrum miasta, gdzie w takie właśnie dni jak dzisiaj nasi goście, nasi mieszkańcy mogli się spotykać. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, każdy etap w życiu ma swoje uroki, ma swoje cienie. Ja zostaję w Zakopanem, będę go trochę dzielił pomiędzy Krakowem a miastem, które kiedyś mnie 35 lat temu przyjęło. I będę starał się działać społecznie na rzecz naszego wspólnego dobra. Jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Chciałem Państwu dzisiaj, chociaż już na konferencji prasowej również był przedstawiony pełniący obowiązki, ale szanownej Radzie chciałem dzisiaj i mieszkańcom przedstawić również pełniącego obowiązki nowego dyrektora Biura Promocji, pana Roberta Pucha. Panie dyrektorze, oczekiwania wielkie, tak jak zresztą pan dyrektor Kawecki powiedział mi kiedyś właśnie, że to jest kwestia oczekiwań i można powiedzieć wyrazistego potwierdzenia, że tego się żąda i oczekuje. On przez ten rok miał ode mnie wyraziste, jakby można powiedzieć, oczekiwania. Nie było, jak to się czasami mówi, że boli, bo często też i było dość ostro między sobą powiedziane, że tak i zdecydowanie tak. I ja od pana, nie w moim imieniu, ale w imieniu pewnie też i Rady, bardzo dużo oczekuję. To od pana też będzie zależało, czy ta zmiana taka po prostu tego spojrzenia też i innego i szerszego będzie dobrze robiona. Mam nadzieję, że tak. Oczekiwania duże, wysiłek też duży i mam nadzieję, że w najbliższym okresie pan pokaże, że warto. Serdecznie panu gratuluję, że tak ważnej dla miasta instytucji może pan pełnić rolę dyrektora. I że może pan mieć w tym momencie szansę pokazania nam, że można też po prostu szerzej i jeszcze lepiej, jeszcze bardziej skutecznie niż do tej pory promować miasto Zakopane. Tak jak już wspomniałem, szanowni państwo, oczekuję i to o tym wiedział zarówno pan dyrektor Kawecki, jak i pan Robert, że przy każdym naszym wydarzeniu ma się pojawiać nasze magiczne słowo Zakopane. To jest warunek każdych naszych wydarzeń. I mam nadzieję, że o tym nie zapomnimy. No chyba, że się czasami również popełnia błąd. Mam nadzieję, że ich będzie jak najmniej. Serdecznie gratuluję. Jeśli pan życzy sobie tu się przedstawić, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, panie Macieju, bo bliżej się znamy.
Szanowna Rado, Szanowni Państwo, część z Państwa oczywiście mnie już zdążyło poznać wcześniej, zarówno na konferencji prasowej, jak również w dniu wczorajszym byłem uczestnikiem spotkania Komisji do Spraw Kultury. Część z Państwa oczywiście zna mnie z poprzednich miejsc pracy. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem Zakopiańczykiem i czuję się bardzo odpowiedzialny za pozytywny wizerunek tego miasta. Zakopane jest takim punktem na mapie Polski, jak również na mapie Europy i świata, które jest punktem znanym i nie możemy o tym zapomnieć. Samo miasto nie będzie się sprzedawało na zasadzie, że jest miastem. Będę starał się oczywiście miasto za wszelką cenę promować i pokazywać je jak najszerzej, tak żeby było widoczne również poza granicami Polski, jak również na całym świecie. Moje działania będą dążyły do tego, ażebyście Państwo mogli mnie ocenić jako osobę, która jest odpowiedzialną za powierzone stanowisko. Będę się starał promować miasto za wszelką cenę. O wszystkich swoich pomysłach będę Państwa oczywiście informował na bieżąco. Na dzień dzisiejszy najważniejsze jest zbudowanie pozytywnego wizerunku w mediach, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich i światowych, że Zakopane jest tym miastem, które czeka na gości. To właśnie dla naszych gości, jak również dla mieszkańców Zakopanego już uruchomiliśmy dłuższe godziny pracy centrów informacji turystycznej, głównie przy ulicy Kościuszki, głównej drodze wiodącej do centrum miasta. To jest jeden z pierwszych elementów. Jesteśmy już widoczni na wszystkich imprezach masowych, które się odbywają w Zakopanem. Był pierwszy kontakt oczywiście z mediami, gdzie byliśmy prezentowani zarówno w telewizji TVP3, jak również krótkie, nazwijmy to tak, news w telewizji ogólnopolskiej, gdzie Zakopane znowu zaistniało jako to miejsce, które jest bardzo popularne dzięki wielkim imprezom i wydarzeniom sportowym, jakie miały miejsce w ostatnich 2 czy 3 tygodniach. W tą stronę będzie szła moja praca, ażeby Zakopane oczywiście było widoczne szerzej, żeby było widoczne w Polsce, bo samo jako takie jest znane, natomiast będziemy zachęcali wszystkich, żeby do nas przyjeżdżali, bo Zakopane to jest takie miejsce, to jest magnes. Zakopane było, jest i będzie. I proszę to traktować jako moją deklarację, że będę pracował ze wszystkich sił, wspólnie z Państwem również, dla dobra miasta Zakopanego i dla naszej społeczności lokalnej. Tyle mogę o sobie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi. Ja jeszcze takie krótkie, można powiedzieć, też uzupełnienie, ale i podanie do państwa wiadomości. Jak państwo wiedzą, od kilku miesięcy, kiedy zrezygnował pan Szymon Zatorski z pełniącego kierownika do spraw mediów w naszym mieście, tego kierownika nie było. Na to stanowisko została powołana pani Ania Karpiel-Semberecka i ona została kierownikiem do spraw mediów. Do tej pory pracowała w Wydziale Kultury. W Wydziale Kultury ogłosimy konkurs, aby po prostu na to stanowisko uzupełnić tam osobę, która jest bardzo potrzebna do tych spraw, które się w tym wydziale na dzień dzisiejszy toczyły. Również zakończył się, Szanowni Państwo, konkurs na sekretarza tego miasta. Startowało 5 osób, 2 nie spełniały wymogów, 3, które spełniały wymogi, a był to pan Grzegorz Cisło, był to pan, ja nie wiem, pewnie nazwiska mogę powiedzieć, więc był to pan Wiaterek i była jedna pani, której nie pamiętam dokładnie nazwiska, jakby mi ktoś pani Bobek, to jest urzędniczka, można powiedzieć, księgowa z innej naszej gminy. Pan Wiaterek zrezygnował w ostatniej, można powiedzieć, chwili przed, nie wiem z jakich przyczyn, nie określił, w każdym bądź razie wycofał swoją kandydaturę w dniu, kiedy miały być tutaj, jak to się mówi, no, procesowane takie, można powiedzieć, rozmowy na ten temat. Natomiast i pozostały wtedy 2 osoby, pan Grzegorz Cisło i pani Bobek. Pani Bobek nie była i nigdy jednak nie pracowała ani na stanowisko takim właśnie kierowniczym, ani które by kierowała zasobem ludzkim. I tutaj jednak można było, a niektórzy się nawet być może spodziewali, ale to też jest z tego powodu, że wieloletnie doświadczenie, wieloletni wkład w naszego miasta i znanie tutaj tego urzędu, pan Grzegorz z rekomendacji komisji został mi tu przedstawiony. Ja to przyjąłem, serdecznie się z tego powodu
cieszę i gratuluję. Panie Grzegorzu, od 1 lutego jest Pan sekretarzem naszego miasta. Mam nadzieję, że współpraca nie tylko ze mną, ale z wszystkimi urzędnikami i można powiedzieć z wszystkimi mieszkańcami, szczególnie naszego miasta. Nie tylko w dobrym kontakcie z tymi mieszkańcami, ale przede wszystkim w załatwieniu ich spraw. Będziemy służyć wspólnie tym mieszkańcom dobrym przykładem, zrozumieniem i wypełnieniem swoich obowiązków. Serdecznie Panu gratuluję. Dziękuję. Czy są pytania w punkcie sprawozdania burmistrza? Bardzo proszę, pan Jerzy Jędrysiak. Panowie burmistrzowie, panie przewodniczący, szanowni radni. Ja studiując jakby sprawozdanie pana burmistrza, zwróciłem uwagę w punkcie 14 Wydział Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej na dwa punkty, o które chciałem zapytać. Punkt 5. Zadanie inwestycyjne numer 12 przez 2013 nazwie roboty budowlane poprawiające funkcjonalność Parku Miejskiego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przekazano ten teren robót wykonawcy. O co chodzi w tym punkcie? Czy to jest jakby sprawa związana z modernizacją czy renowacją budynku szkoły muzycznej, a jeżeli tak, to czy plan, biznesplan i propozycja architektury, rozwiązania architektonicznego tego budynku wykonanego przez pana architekta Jana Karpiela-Bułeckę, czy to jest, że tak powiem, dotyczy tego ewentualnie budynku. I drugi punkt, 7, częściowo odpowiedź pani wiceburmistrz na moją interpelację wyjaśniła. Chodzi o budynek przy Kościelnej przeznaczony na hospicjum. Ja oczywiście miałbym prośbę, żeby po decyzji sądu radca prawny miasta, pani Musia Ofecko, no po pierwsze nadzorowała tą sprawę, bo dosyć długo czekamy na decyzję miasta, żeby ten budynek zmodernizować. Rozumie aspekty prawne, które blokują ten rozwój tego budynku. I to są dwa te punkty, które jakby zwróciły moją uwagę. Kolejne, to jest też nawiązanie do tego, co pan przed chwilą burmistrz powiedział, to jest w dziale 15 Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego. Zdziwiła mnie ilość koncertów zorganizowanych w ramach festiwalu pastorałek czy pieśni kościelnych. To jest 7 pozycji. Wyłączam z tego oczywiście koncert sylwestrowy, koncert po prostu zorganizowany również w ramach corocznego spotkania w Towarzystwie Soku, ale trochę mnie zdziwiła po prostu ilość i szczodrość, co oczywiście jest zaletą dla pana burmistrza, bo koszty tych właściwie w sumie 10 imprez to jest ponad 100 tysięcy. Jeżeli dodamy jeszcze 800 na koncert sylwestrowy tutaj na Równi, no to rzeczywiście miasto dosyć się wysiliło. Natomiast nie bardzo rozumiem, no bo tu mamy koncert Hani Rybki, mamy Agnieszki Przekupień,
No tutaj oczywiście ten koncert Mazowsza to nie będę komentował, bo to rzeczywiście wydarzenie było, ale koncert Teresy Mirgik i Kalebała, no i tak dalej, i tak dalej. No jest to dosyć sporo tych koncertów, no i taki trochę zdziwiony jestem. Miejmy nadzieję, że frekwencja, jak w przypadku corocznego koncertu sylwestrowego w kinie Sokół, no jest jakby spełnieniem oczekiwań organizatorów. No i tak trochę mnie to zdumiało, bo rozumiem, jeden, dwa, trzy, ale tu w sumie jeszcze, gdyby doliczyć oczywiście ważny wyjazd i spotkanie jakby promocyjne Zakopanego w Warszawie, no to mamy 10 czy 12 w sumie koncertów tego typu. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Proszę pana burmistrza o odpowiedź, możliwą odpowiedź na pytanie. Szanowny panie radny, no widzicie państwo, to jest tak, jak nie robisz źle, jak robisz też źle. Także trudno ten środek wycyrklować. Uważam tak, że te wydarzenia, które są związane albo powiększane w tym mieście, absolutnie ponad miarę nie wydaliśmy na nie więcej pieniędzy. Poszerzyłem rzeczywiście o te wydarzenia na obrzeża miasta. Tak jak na przykład na Harendzie, pani Przekupień, pełny kościół. Pełny kościół, proszę zapytać tutaj pani naczelnik. Ludzie oczekują tego w innych miejscach też. We wszystkich kościołach było pełno, a nawet by powiedział, że gdyby się dało zmieścić w niektórych więcej, to by było jeszcze więcej. W związku z tym ja myślałem, że bardziej by wypadało, może trudno to określić, ale powiedzieć, że fajnie jest, że się coś dzieje. No, ja za te poprzednie lata, za te imprezy, które przynosiły tutaj dla miastu, dziękowałem i dziękuję w tym momencie również, bo to jest po prostu promocja naszego miasta. I oczekujemy tej promocji. W związku z tym, jak oczekujemy, to musimy coś robić. No, no nie da się nic nie robić i po prostu oczekiwać, że będzie promocja. No my to robimy tak, jak potrafimy. Jeśli są jeszcze lepsze pomysły, to jesteśmy na te pomysły oczywiście otwarci. W związku z tym zapraszam, ale też i proszę o przedstawienie jakichś propozycji. Również korzystamy z propozycji, które, nie ukrywam, proponują radni tutaj. Chociażby pani Solańska, jak zaproponuje coś też dla promocji miasta, zrealizowaliśmy. Nie patrzyłem na to, że to jest koszt taki czy inny, tylko uważałem, że to jest słuszne, wspólne spojrzenie. I nie było ani słowa, że będzie to drogo kosztowało, tylko uważaliśmy wspólnie, że to jest warte dla Zakopanego zrobić. I pewnie ze dwa wspólnie zrobiliśmy z pomysłu pani radnej. I cieszę się i zapraszam tutaj każdego jednego radnego, jeśli uznamy, że to jest wspólne działanie. To ja absolutnie sobie nie wybieram, ani nie jestem tym, który uważa, że ma jedyną rację i tylko jego pomysły będą realizowane. I o tym się wielu, wielu przekonało. Mam nadzieję po prostu, że te wydarzenia przyniosą dla Zakopanego dużo, dużo dobrego. Na to drugie pytanie odpowie pan wiceburmistrz, jest w tym temacie bardziej tutaj możliwe o przekazanie. Proszę. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Pan wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk zabierze głos. Szanowni panowie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, panie radny. Jeśli chodzi o sprawy związane z parkiem i zleconymi dodatkowymi pracami, to wynikały one z potrzeb przede wszystkim mieszkańców, między innymi no, są tam państwo wojciechowcy, którzy bezpośrednio sąsiadują. Tam jest kwestia związana z dużą dozą hałasu. Myśmy tam kilkakrotnie się spotykali na wizjach i
ustaliliśmy zakres takich prac, które by ograniczyły rzeczywiście ten hałas, a wydaje mi się, że jest to ważne, bo no, ci ludzie tam mieszkają już od dawna i to jest jedna ze spraw. No, druga sprawa, poprawienie jakieś tam drobne funkcjonalności w pewnych miejscach. Nie są to wysokie kwoty. Te roboty są zlecone spółce Aztek z uwagi na to, że tam są gwarancyjne sprawy. No również muszę powiedzieć, że tutaj będziemy się domagać, domagamy się i robiliśmy w ramach gwarancji oczywiście udzielonych na wykonane prace, tego, żeby tam ta zieleń została poprawiona. Ten park powinien wyglądać troszkę inaczej już w tym momencie. Powinno być tam więcej zieleni, całe te ściany, siatek, jeśli chodzi o korty, czy jeżeli chodzi o tą muszlę, to powinny być zielone, więc tutaj, jeżeli chodzi o te sprawy, był spisany protokół, ale te roboty no, są jakby realizowane w ramach gwarancji. Będziemy się starać, żeby wszystkie te prace, które w ramach gwarancji, na które jest udzielona gwarancja, zostały solidnie wykonane. Jeżeli chodzi o drugi temat związany z hospicjum, no to niestety ja tam wielokrotnie tłumaczyłem, nie możemy przystąpić do zmiany punktowej planu, a no, przy tym planie, który jest realizacja tego przedsięwzięcia, no jest, no nie miałaby za bardzo sensu z uwagi na ograniczenia, jakie tam są. Sprawa zaskarżonego planu w tym momencie znajduje się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Macie Państwo świadomość, że tam czasami trzeba długo czekać na sprawę i nie mamy tutaj naprawdę żadnego wpływu na to. Także no, cierpliwie jeszcze czekamy, nie ma, no, nic tu nie możemy zrobić po prostu w tym zakresie niestety. Tak te sprawy wyglądają. Jak będą rozstrzygnięcia dotyczące tej sprawy, to przystąpimy do zmiany planu w tym zakresie i przystąpimy do projekt taki w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego jest, natomiast no, nie można po prostu przystąpić do rzeczywistego projektu z tego właśnie względu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Marek Donatowicz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Ja chciałem poruszyć taki aspekt ekonomiczny promocji miasta i moje pytanie, Panie Burmistrzu, które pewnie już stawało tutaj na obradach sesji Rady Miasta. Czy my możemy coś zrobić, jeżeli chodzi o ceny paliw? Mamy środek sezonu zimowego i z tego co wiem, zresztą wszyscy korzystamy, ceny paliw w tej chwili w całej Polsce właściwie są najniższe od kilku lat, bo już w niektórych miastach spadają poniżej 4 zł. Wiem skądinąd, że decyzje o cenach paliw zależą od kierowników stacji. No wydaje mi się, że tak rzucam roboczo taką trochę propozycję. Może by Tesco otworzyło stację paliw, która będzie konkurencyjna w stosunku do innych i może rzeczywiście tym sposobem zaczniemy konkurować jako miasto z tymi, którzy nas delikatnie mówiąc w tej chwili, jeżeli chodzi o paliwa, no wykorzystują w cudzysłowie. No różnica kilkudziesięciu złotych między litrem paliwa w kraju a w Zakopanem jest szokująca. Ja nie wiem, tak poddałem to trochę na roboczo, czy to byłoby możliwe, ale może byłaby to całkiem trafna decyzja. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Marku. Pan Burmistrz. Przepraszam, kilkudziesięciu groszy oczywiście, nie złoty. Ja Panie Marku dziękuję za to pytanie, ale też i propozycję i mówię to z pełną, można powiedzieć, szczerością, ale też i tutaj jedno potwierdzenie jest Pani prezes, która potwierdzi, że ponad od pół roku nad tym pracujemy i rozmawiamy. Trafił Pan przypadkowo jeszcze nie dalej jak wczoraj, żeśmy znowu nad tym dość mocno siedzieli. Mamy tylko jeden problem w zasadzie, bo wspólnie już można powiedzieć przy tym wszystkim, które wspólnie tutaj dla Zakopanego robimy z Panią prezes, czyli włączając również autobusy, a więc zapotrzebowanie własnej firmy będzie coraz większe, można powiedzieć. Mamy tylko jeden problem, nie mamy miejsca. Nie mamy takiej działki, która by spełniała te warunki. Zastanawialiśmy się nad jedną z możliwych zmian punktowych w mieście. Natomiast znowu koliduje nam to z innymi działaniami, można powiedzieć, firmy Tesco.
bardzo koliduje, kiedy też nie ma możliwości gdzie indziej pewnych rzeczy przenieść. W związku z tym no dalej poszukujemy. Jeśli Państwo by nam też podpowiedzieli, to być może udałoby się nam zamienić albo kupić taką, ale pomysł jest, mało tego, pomysł jest, myśmy już w zasadzie podjęli taką decyzję, że to robimy, tylko nie mamy możliwości, że tak powiem, zrealizowania tego pomysłu. Nie mamy możliwości, gdzie to się ma odbyć, to raz. Drugi raz, jak to się ma odbyć, to nie ma zarezerwowane w dotychczasowych planach zagospodarowania przestrzennego miejsca naszego gminnego, które by spełniało te wymogi i nie musielibyśmy robić zmiany punktowej, więc musimy przystąpić do zmiany punktowej, jeśli takie miejsce w ogóle znajdziemy, spełnić te warunki. No nad tym dotychczas miasto nie pracowało, jakby można powiedzieć, żeby w ten sposób zapełnić. Ja się zastanawiałem, czy działka również, która czy spełnia, czy nie spełnia. No trzeba to wszystko analizować. Na przykład taki pomysł jest tylko po świcie, prawda? Najprawdopodobniej nie, bo za blisko domy i tak dalej. Ale tak mówię tylko, trudno nam w tym momencie znaleźć po prostu miejsce, działkę, która by spełniała te wymogi. A jak ją już znajdziemy, to będziemy musieli przeprowadzić zmianę punktową. Ale tu podzielam Pana całkowicie zdanie. Sam też jeździłem, można powiedzieć, no, w Polskę i wiem, jakie różnice i ile to wynosi na całym baku, jak to się mówi, prawda? Także dziękuję i za pytanie, i za podpowiedź. Jeśli jest podpowiedź również do miejsca, to chętnie skorzystamy, bo ten pomysł tutaj wspólnie z panią prezes mamy już od ponad pół roku na tapecie, ale nam jakoś nie może wpaść do głowy, które miejsce, czy ewentualnie zamiana, w którym miejscu czyjegoś terenu. Dziękuję. Pan Łukasz Filipowicz. Szanowni Państwo, jeszcze tylko słówko odnośnie tego tematu cen paliw, bo też się tym zajmowałem na początku kadencji i dzwoniłem, rozmawiałem i z Rzecznikiem Praw Konsumenta, tutaj mamy delegaturę w powiecie, i z Rzecznikiem w Krakowie. I tak naprawdę w tym momencie nie da się nic zrobić, więc chyba jedyny dobry pomysł to jest wybudowanie wzorem Krakowa i innych większych miast własnej stacji paliw. Tej tak zwanej zmowy cenowej no żadnemu przedsiębiorcy tak naprawdę nie da się udowodnić i to też sobie trzeba powiedzieć, a ta zmowa raczej jest, no bo wszyscy widzimy jakie te ceny są tutaj i tłumaczenie się, że to paliwo trzeba dowieźć całe 100 km, bo aż z Krakowa. To jest bez przesady właśnie, to jest po prostu jakieś dziecinne tłumaczenie. Natomiast no, te ceny są dużo wyższe niż w całym kraju i tak jak mówię, no ja próbowałem coś z tym tematem zrobić, ale tak naprawdę wszyscy rozkładają ręce. Tak w ramach uzupełnienia, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Komisji Ekonomiki zabierze głos, Pan Jan Gruc. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, jak mówimy o paliwach, no też coś powiem na ten temat, bardziej konkretnego. Pewne rzeczy nie wymagają budowy stacji benzynowej, bo ja takiej nie posiadam, ale paliwo kupuję po ostatnio 3,35. I nie mam wiele samochodów, bo w cenach hurtowych Papi Serwis, firma z Czarnego Dunajca, spod Hala. Wystarczy mieć zbiornik, cena brutto, netto poniżej 3 zł, 2,90 ileś. No, także jako, powiedzmy, przewodniczący Komisji Ekonomiki też chcę powiedzieć o konkretach. Czyli tak to wygląda, że jak się chce kupić tani, szczególnie dla takich, którzy mają więcej samochodów, można to również zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Janie. Proszę, panie burmistrzu. Już. Nie, ja się tu mogę zgodzić z tym tematem o tyle, że Tesco też rzeczywiście w ten sposób kupuje paliwo dla siebie. Natomiast ja zrozumiałem pana Marka i sam w ten sposób patrzę, że nam chodzi o mieszkańców również, prawda? W związku z tym trudno zachęcać w tym momencie mieszkańca do kupowania zbiorników koło domu i tworzenia sobie własnej stacji. No. Także to tylko tyle, jeśli o moje, jakby można powiedzieć, spostrzeżenie. Ja to zrozumiałem, że chodzi
nie o duże firmy same, które też korzystają z dużej ilości i w ten sposób być może mogą. Ja nie wiem, na ile można, nie można przechowywać, w jakich warunkach, w jakiej przepompowni i tak dalej. To pomijam. Nie będę zachęcał, bo nie wiem. Natomiast przypuszczam, że nam chodziło od każdego użytkownika i mieszkańca Zakopanego, czy turystę, który tu przyjeżdża i musi skorzystać po prostu z zatankowania własnego samochodu, być może czasami jednego czy dwóch, które posiadają w rodzinach. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale słuszna uwaga, bo również chodzi o naszych zakopiańskich przedsiębiorców, którzy no, zasilają bardzo prężnie budżet Zakopanego. Bardzo proszę pani Bożena Salańska. Szanowni Państwo, ja też popieram jak najbardziej tę inicjatywę, ale chciałam wrócić do poprzedniego sprawozdania pana burmistrza w sprawie właśnie tej, którą ja prowadziłam, czyli Dni Kurierów Tatrzańskich i którą w tym roku też będziemy prowadzić razem z panem burmistrzem. Dziękuję za poprzedni rok panu i pani wiceburmistrz Agnieszce, bo naprawdę to są sprawy, o których tak jakby społeczeństwo zapomniało. Musimy do tego wrócić. Jeżeli my tego nie przybliżymy młodym, to po prostu ta sprawa pójdzie w zapomnienie. Dlatego jest to taka chlubna karta naszego miasta i musimy pamiętać, że ci ludzie poświęcali nie tylko swoje życie, ale swoich rodzin po to, żebyśmy mogli dzisiaj żyć spokojnie. I bardzo proszę jeszcze raz o pomoc i dziękuję. Dziękuję bardzo pani Bożenko za tą wypowiedź melancholijną w tym sprawozdaniu. Dobrze. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie z działalności stałej Komisji Rady Miasta. Proszę kolejną przewodniczącą komisji o przedstawienie sprawozdania. Bardzo proszę pana Jana Gluca, przewodniczącego Komisji Ekonomiki. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Ekonomiki obradowała na swoim posiedzeniu 17 posiedzenie Komisji Ekonomiki 25 stycznia. Na posiedzeniu Komisji Ekonomiki obecni byli pan burmistrz Leszek Derula, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, pan Tomasz Filar, pani Janina Puchałowa, naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu. Był obecny przewodniczący Komisji Sportu po raz pierwszy i bardzo dobrze, bo tematy były ważne. Opiniowaliśmy projekty uchwał na najbliższą sesję. Tak jak zwykle tych projektów było dosyć sporo. W trakcie tego posiedzenia również ustaliliśmy plan pracy na rok 2016. W trakcie wolnych wniosków i spraw bieżących poruszone zostały też tematy ważne dotyczące tego, o czym tu już się mówi, a więc zanieczyszczenia powietrza na Podhalu, ponieważ dotyczy to całego naszego obszaru i Podhala i Krakowa i bardzo wielu miast w Polsce. Tego się już nie da ukryć, o tym trzeba rozmawiać przy otwartej kurtynie. Oczywiście miasto podejmuje pewne kroki, takie jak transport miejski, dopłata do wymiany pieców. Ostatnio również naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska mówił o pompach ciepła. Nie słyszałem jeszcze rozwinięcia tego tematu, ale to też jest bardzo ważne. Oczywiście jest sprawą bardzo ważną, żeby o tych sprawach mówić, te sprawy nagłaśniać, podnosić je do rangi tematu bardzo ważnego, szczególnie na Podhalu, gdzie jesteśmy miastem turystycznym, nasze sąsiednie gminy tak samo. Rozwijana jest od wielu lat sieć geotermii podhalańskiej. Idzie to, powiedzmy, w kierunku dobrym.
Najpierw podłączono te największe obiekty w Zakopanem, wyeliminowano duże kotłownie, ale jak Państwo widzicie, temat nie zniknął, temat jest, szczególnie radni wypowiadali swoje również opinie i spostrzeżenia, które dotyczą tego. Dotyczy to szczególnie obrzeży, gdzie no, zauważa się powszechną ucieczkę do tego, aby oszczędzać na śmieciach. Oszczędza się w ten sposób, że to nie śmieci są głównym źródłem tego ciepła, tylko w ten sposób po prostu no, po tych podwyżkach, które miały miejsce w 2013 roku, żeby płacić mniej za te śmieci. Nie mówię się o sprawach niebezpiecznych. No, sprawy są szalenie ważne i szczególnie tutaj nasz doktor, mógłby pan Jacek Herman pewnie ten temat rozwinąć, ale te odpady, które spala się w piecu, one utylizują się kilkadziesiąt, nawet 100, 200 i więcej lat. Z tego są nowotwory, z tego są choroby, o których dzisiaj nie wiemy, dlaczego w wieku 20 kilku, 30 lat ludzie chorują na nowotwory, a fachowcy mówią właśnie, że to jest ten cichy i niewidzialny zabójca, który wydobywa się z kominów domów, w których celem uniknięcia i o zaoszczędzenia, no po prostu pali się śmieci, bo te śmieci jako takie samego ciepła nie dają żadnego, natomiast powodują iluzoryczne oszczędności dotyczące w gospodarstwie domowym opłaty za śmieci. Temat ten był poruszony, był również poruszony temat gazu, który też bardzo wolno i słabo jest propagowany w Zakopanem. Szczególnie dotyczy to obrzeży. Do tematu trzeba wrócić. Komisja ma w planie pracy w lutym takie spotkanie, podniesienia to do pewnej rangi zaproszenia zarówno geotermii podhalańskiej, jak też proszę Państwa, no, z PGNiG osób, które są zainteresowane i odpowiadają za to, aby rozwijać sieć gazownictwa na Podhalu w naszym mieście. Dziękuję. To tyle. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Głos jeszcze w sprawie niskiej emisji chciałby zabrać głos pan wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk. Szanowni Państwo, chciałem tutaj w uzupełnieniu parę jeszcze słów powiedzieć w odniesieniu do tego, o czym mówił pan radny, to znaczy o problemie, jaki mamy z Zakopanem rzeczywiście ze smogiem. I co w tym momencie zrobiliśmy, na jakim jesteśmy etapie i co będziemy, jakie działania nadal tutaj podejmować. W tym roku uporządkowaliśmy temat związany z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej, gdzie określiliśmy rzeczywiście te źródła niskiej emisji, ich zakres i pewien plan tutaj został stworzony, jeżeli chodzi o ich no, likwidację tak naprawdę docelową. Część tej emisji oczywiście największa pochodzi z palenisk przede wszystkim w tych właśnie mniejszych obiektach i obiektach no, poza terenem zasięgu sieci tej właśnie geotermalnej i gazowej. Trzeba to zrobić systemowo i jak gdyby ten program, który na razie prowadzimy, dopłaty do samej wymiany pieców, nie załatwi sprawy do końca, więc działamy w tym kierunku, żeby przede wszystkim w rejonach tych, gdzie mamy już sieć geotermalną, zlikwidować te bariery, jakimi dzisiaj są opłaty przyłączeniowe i tutaj będziemy wspólnie działać, myślę, ze spółką Geotermia Podhalańska, żeby wrócić do tej idei i no, tych działań spółki, do których została powołana, to znaczy do właśnie likwidacji niskiej emisji. Przecież celem działania nie była działalność sama stricte ciepłownicza i komercyjna, tylko właśnie związana z likwidacją niskiej emisji. Także tutaj absolutnie ta polityka powinna się zmienić. Tam, gdzie mówimy o tym, że nie ma opłacalności, jeżeli chodzi o budowę sieci do tych mniejszych odbiorców i trzeba wprowadzić opłatę
przyłączają tam, trzeba po prostu na te cele pozyskać dotacje i sądzę, że te możliwości są, trzeba się tylko postarać. Tutaj oczywiście w tym układzie również miasto mogłoby w części dopłacać do pieców, ale będziemy się starać, bo znowu problem jest taki, że jeżeli byśmy sami chcieli dopłacić tutaj z budżetu miasta do wymiany tych pieców i rzeczywiście ten program w dużej skali byłby realizowany, no to zwyczajnie miasta, że tak powiem, na to samego nie stać. Ale znowu mamy programy, które powiedzmy umożliwiają to wspólne dofinansowanie. Na przykład to są takie programy, jak były programy PONE, gdzie wtedy tutaj dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania jest na poziomie nawet 80%, z czego 50% to są Wojewódzki Fundusz, czy też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 30% wtedy może dołożyć miasto. I wtedy rzeczywiście te sprawy stają się realne, żeby do tej wymiany doszło. W chwili obecnej miasto dopłaca do wymiany tych źródeł ogrzewania, czyli tych pieców, bo najczęściej są to piece, najczęściej są to stare piece i piece takie, gdzie rzeczywiście możliwe to jest też spalanie czasami i również tych części jakichś odpadów, co jeszcze bardziej zanieczyszcza środowisko. W tym momencie będziemy również starać się uruchomić program, który by umożliwiał wymianę ogrzewania na paliwa stałe, czyli na węgiel, no również na węglowe, ale dla kotłów tak zwanej piątej generacji, które rzeczywiście tą emisję mają niską. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, no niestety relacje cenowe są takie, że jeżeli chodzi o wymianę kotłów tam, gdzie nie ma tego zasięgu sieci na kotły olejowe czy na pompy ciepła, prawda, nie wszędzie jest możliwe to, żeby pompy ciepła zastosować. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że cena po prostu tego oleju, aczkolwiek teraz spadła, jest wciąż dużo wyższa niż palenie opałem stałym. Także wtedy często więc ci odbiorcy nie chcą zamienić źródła ogrzewania, bo koszty po prostu użytkowania, koszty później ogrzewania tak im rosną, że ich po prostu na to nie stać. W związku z tym te nasze działania będą tutaj wielokierunkowe, wielowymiarowe i myślę, że takie programy i takie również porozumienia w tej sprawie, chociażby z Geotermią Podhalańską, uda się w tym roku nam podpisać. Mamy ten podstawowy dokument, jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, bo bez niego żadne takie działania byłyby niemożliwe i to jest ważne, że udało nam się w tym roku tą sprawę załatwić. Również w zakresie tych działań związanych z likwidacją niskiej emisji z komunikacji, bo ona również jest, tak? Mamy korki, mamy tą niską emisję w mniejszym może stopniu, ale ona jest i też nakłada się właśnie w tym okresie, kiedy jest najwięcej turystów, szczególnie w zimie, kiedy też są warunki takie, że jest inwersja i cały ten smog nam tutaj siada. Ten niewielki krok, który żeśmy już realnie podjęli przy stworzeniu komunikacji miejskiej z użyciem autobusów właśnie o Euro 6, o bardzo niskiej emisji, to jest jakby taki pierwszy krok. Ale również tu w tym zakresie, jeśli chodzi o podejście pewne systemowe, jest opracowywany plan zrównoważonego rozwoju komunikacji, gdzie byśmy w zasadzie mieli opracowane wtedy takie plany naszego dalszego działania w zakresie właśnie nie tylko jakby wprowadzania komunikacji tych samochodów, ale również w zakresie organizacji tutaj tak szerzej rozumianego transportu zbiorowego opartego no, w znacznej mierze na tych właśnie firmach transportowych, które działają, ale chodzi o to, żeby doprowadzić do tego, żeby te firmy również miały lepszy tabor, lepsze samochody. Tu być może też będzie możliwość dofinansowania również dla tych przewoźników po prostu nie tylko miejskich. No tyle z mojej strony. Gdyby były jakieś pytania, również mogę jeszcze ten temat pogłębić. W każdym razie temat jest dla nas bardzo ważny. Można powiedzieć, że to jest jedna ze strategicznych spraw dla miasta Zakopane. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo dziękuję panie burmistrzu. Nie zdziwi państwa moja propozycja. To proszę bardzo, panie Stanisławie, proszę bardzo.
Szanowni Państwo Burmistrzowie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Panie Burmistrzu, cieszę się bardzo, że podjęty został ten temat. Drażliwy być może nawet i najlepiej, żeby go nie było, a nie ma co odkładać go na później. Dlatego chciałbym z tego miejsca jeszcze zwrócić uwagę na to, że nie damy rady zmienić uwarunkowań geograficznych, w którym miejscu Zakopane się znajduje. Bo to jest, i z tym się nie dyskutuję, i tu Kolumbem nie jestem w tym momencie. Niczego nie odkryłem. Proszę Państwa, z tego co wiemy, dookoła Poronin, Bukowina, Biały Dunajec, wszyscy i wszystkie gminy problem z niską emisją czy ze smogiem mają równie wielki jak my. Dlatego wydaje mi się zasadnym, żeby dążyć wspólnie, stworzyć jakąś platformę gmin i na tym etapie, żeby po prostu to było, że tak powiem, bo my sami świata nie zmienimy i w tym momencie nawet gdybyśmy wszyscy przestali palić, to wcale nie znaczy, że to powietrze będzie znacząco poprawione, że ta jakość powietrza będzie znacząco się poprawi. Choćby z tego powodu, no, że tak jak mówię, że albo przyjdzie z zachodu, albo przyjdzie z północnego wschodu i w pewnym momencie to powietrze zostanie zanieczyszczone i takim będziemy oddychać. Dlatego proponuję, jeżeli są takie rozmowy prowadzone na szczeblu międzygminnym, to uważam, że to jest działanie bardzo, byłoby chyba w tym momencie pożądane, żeby po prostu ten problem rozwiązywać niezależnie, że każda gmina samodzielnie, natomiast być może takie działania wspólne byłyby po prostu na pewno chyba lepszymi. Proszę Państwa, i powiem szczerze, że temat troszeczkę, zaraz skończę, zgłębiłem o tyle, że chciałbym albo po prostu stworzyć możliwość z fachowcami porozmawiania, jeżeli chodzi o sposoby dogrzewania, czyli wymiany pieców, na jakie. Dlaczego? No, my sami chyba, szczególnie niektórzy tutaj z nas, nie mają doświadczenia, jeżeli chodzi o korzystanie z indywidualnego ogrzewania, bo mieszkają albo w blokach, albo mieszkają w jakichś innych wspólnotach i większych. I to doświadczenie w tej materii, ta wiedza jest, że tak powiem, szczątkowa. Natomiast rozmawiałem z fachowcem, który mówi, i na przykład nie ma problemu, bo sens ekonomiczny tutaj pada, zastępując ogrzewanie węglowe, czyli w tym momencie mówimy o ekogroszku, nawet na pelet, który generalnie rzecz biorąc jest jeszcze mniej, jest bardziej efektywnym, a mniej, nie podraża znacząco, tak jak w przypadku wymiany na olej opałowy, prawda? Bo to jest już ten czas przeskok, o ileś tam procent wzrasta koszt ogrzewania. Ale na przykład taki pelet jest to rzędu 15 czy 20% w stosunku do ogrzewania groszkowego, proszę Państwa. 15-20%, jeżeli zdrożeje ogrzewanie budynku, to uważam, że to jest możliwe do tego, żeby taki właściciel tej nieruchomości ten nakład poniósł, bo rozumiem, że jeżeli to mu wzrośnie 400 czy 300%, 300%, to ja rozumiem, że tutaj to budzi sprzeciw. I dlatego w tym względzie chciałbym, żeby taką debatę podjąć może czy w komisjach, czy może z radą przy jakichś innych takich szerszych konsultacjach, gdzie zostanie przedstawione analizy na przykład ogrzewania kosztowego, zużycia i jaka po prostu byłaby możliwość. Bo nawet jeżeli chodzi o wymianę pieca ze starego na ekogroszek, czy wymianę pieca na pelet, to koszt pieca jest podobny. A jeżeli mówimy w tym momencie, chciałem po prostu powiedzieć, że jeżeli to wzrasta tak niewiele, to uważam, że to można byłoby zacząć wprowadzać, już w tej chwili propagować. No, siłą rzeczy będziemy musieli podejmować stosowne działania, żeby jednak mieszkańców mobilizować, bo tak samo z siebie chyba ta wymiana pieców nie nastąpi. Dziękuję bardzo. Już wystarczy. Panie Wojciechu, chyba nie zdziwi Pana
fakt, że pana teraz poproszę do mównicy. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, aby przedstawił sprawozdanie z pracy komisji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Wojciechu. Ale w jaki sposób? No to proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja za wszystkie te głosy dziękuję. W tym momencie rozumiem wszystkich tych, którzy są tym tematem zainteresowani. Natomiast to nie jest tak, że nikt nic nie robi w tym temacie. Ja doceniam dotychczas, co było zrobione. Też próbujemy różnymi, kontaktujemy się z innymi władzami i też próbujemy, że tak, wprowadzać różne pomysły. Naszą barierą jest też, olbrzymią barierą, i muszę to Państwu powiedzieć, jest podłączanie się do geotermii. Nie dalej jak wczoraj byli u mnie mieszkańcy z ulicy Kasprowicza, którzy chcieli się podłączyć do geotermii i zgadnijcie Państwo, jaką dostali propozycję, ile by ich to kosztowało. No niech którykolwiek z Państwa zgadnie, ile by kosztowało podłączenie do jednorodzinnego domku. 64 tysiące. Szanowni Państwo, 64 tysiące to jest tak kwota zaporowa dla mieszkańców, którzy nie mają ani pensjonatu, ani różnych jakichś innych dochodów nadzwyczajnych. Są po prostu zwykłymi emerytami. To jest niemożliwe. Oczywiście ja zadzwoniłem do pana prezesa. Pan prezes kazał tej rodzinie przyjechać tam, ale jak ktoś dostaje taką kwotę zaporową na włączenie się do geotermii, która biegnie, nie może, nie wiem, jakie tam są dodatkowe czynniki i trudności, bo pewnie są. Natomiast jeśli ktoś dostaje taką cenę zaporową, to trudno oczekiwać, żeby nasi mieszkańcy się do geotermii podłączali. I tutaj nam bardzo, bardzo zależy, aby geotermia po prostu popracowała nad tym, nie nad tym, żeby dobrze funkcjonowała i przynosiła nie wiadomo jakie zyski, była firmą dobrze prosperującą, dobrze zarabiającą, dobrze wynagradzającą, czy dobrze prosperującą na naszym rynku. Ona się ma skupić przede wszystkim na, można powiedzieć, takiej chlubnym działaniu, właśnie możliwości podłączenia jak największej ilości mieszkańców Podhala do tego źródła. I takie jest nasze oczekiwanie od tej firmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Tatar, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 26 stycznia podjęła wnioski następującej treści. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek powierzenia przez miasto Zakopane spółce TESO Taczańska Komunalna Grupa Kapitałowa realizacji zadania polegającego na wykonaniu remontów bieżących nawierzchni chodników oraz elementów pasa drogowego dróg publicznych, gminnych oraz dróg osiedlowych, na którym zarządcą jest burmistrz miasta Zakopane, oraz pozytywnie zaopiniowała dzierżawę miejskiej nieruchomości gruntowej. Komisja pozytywnie przyjęła plan pracy na rok 2016 oraz zapoznała się z 6 pismami od mieszkańców. To wszystko, co było na posiedzeniu. Dziękuję. Ale chciałbym jeszcze jedno słowo dodać, panie przewodniczący. Także, panie burmistrzu, jeżeli można, jeszcze na temat geotermii. No, wydaje mi się, że bardziej jakoś intensywnie powinniśmy z tą geotermią rozmawiać, bo nie zapominajmy, że jako miasto mamy 6% udziałów tam. No wiem, że są to udziały znikome, ale chciałbym się dowiedzieć, czy w ogóle przez ten rok były jakieś rozmowy prowadzone z geotermią podhalańską na temat przyłącza i jak te rozmowy wyglądają, bo bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę o odpowiedź pana wiceburmistrza Wiktora Łukaszka. Szanowni Państwo, jak wiecie, jestem, może nie wszyscy, ale jestem w tej szczególnej sytuacji, że miałem okazję w tym projekcie geotermalnego uciepłownienia Podhala, bo tak projekt się nazywał i tak się powinien dalej nazywać, uczestniczyć bezpośrednio od samego początku, od tworzenia spółki i realizacji tego projektu praktycznie do stanu takiego, że dzisiaj spółka nam się bilansuje, przynosi dochody i nagle
coś się nam zacięło i powiedzmy to i działa sobie jak takie przedsiębiorstwo typowo ciepłownicze. Tutaj absolutnie nadal trzeba do tego w ten sposób podchodzić, że projekt nie został zakończony, a powinien być zakończony, tym bardziej, że ten problem ze smogiem nam narasta. Myśmy rozmawiali z geotermią podhalańską na ten temat jakby zmiany podejścia i możliwości pozyskania dotacji przez samą geotermię. Oczywiście tu podstawą też musi być, jeżeli takie działania miały być spółki, które no, miałyby na celu pozyskanie dotacji na rozwój sieci, to niezbędnym był również ten uchwalony przez gminę plan gospodarki niskoemisyjnej, bo są to sieci na terenie danej gminy, tak jak nasze, jeżeli chcemy tu rozwijać. Natomiast to był punkt wyjściowy do dalszego wspólnego przygotowywania jakichś tutaj programów w zakresie właśnie rozwoju sieci w oparciu o dotacyjne środki tam, gdzie właśnie się to nie opłaca i tam, gdzie ta opłata przyłączeniowa potrafi być taka, że jest ona po prostu barierą, no bo wyobraźcie sobie Państwo 64 tysiące do normalnego domu jednorodzinnego, jaka to jest opłata, to po prostu traci w tym momencie sens. Sieć powinna być w całym tym rejonie rozwijana i w tym roku ma być realizowana, przygotowana jest inwestycja na Krzeptówkach, taka szersza. Chcielibyśmy, żeby ona była tam poszerzona tak naprawdę o wszystkie obiekty i tam, które na tym terenie są i żeby tam rzeczywiście jeszcze zastosować, jeżeli chodzi o wymianę pieców i ogrzewania, no takie tutaj działania i ewentualnie dopłaty ze środków dotacyjnych, żeby ci ludzie rzeczywiście tam praktycznie w większości się przyłączyli. Czyli tam taka możliwość jest, być może by się mogło to w tym roku udać. Jeśli chodzi o geotermię, to ta geotermia właśnie, jako że swoim zasięgiem obejmuje nie tylko gminę Zakopane, ale właśnie pozostałe, a tu no ja się cieszę, że jest tak naprawdę duża świadomość tutaj i wśród radnych i no coraz więcej ludzi ma tą świadomość, że jest to problem, jednak ta niska emisja jest problemem i to zainteresowanie jednak jest na pewno większe niż kiedyś, jak myśmy zaczynali ten projekt realizować i ta świadomość jest taka też, że samo Zakopane problemu nie załatwi, bo my mamy kotlinę tutaj łącznie z pozostałymi gminami, takimi jak między innymi Kościelisko i w zasadzie wspólnie musimy tutaj na ten temat rozmawiać, no również z przedsiębiorstwem gazowniczym, bo tutaj nie wspomniałem, bo na ten temat mógłbym tutaj no bardzo długo mówić, cośmy zrobili, co można i jak te wszystkie plany tutaj przygotowujemy. Natomiast również rozmawialiśmy w tym zakresie i będziemy te rozmowy kontynuować, żeby w tych rejonach, gdzie ta sieć geotermalna jest niemożliwa do wykonania, bo najlepsza, tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem jest to geotermalne, bo ono jeszcze nas tutaj uniezależnia, proszę Państwa, od wzrostów jakichś cenowych. No wiadomo, że gaz może się zdarzyć, że może kiedyś tam podrożeć i znowu będzie barierą korzystanie z tego gazu i ktoś będzie chciał jednak, mając problem z utrzymaniem, korzystać z innych tańszych źródeł. Także geotermia jest tu najlepszym rozwiązaniem, bo stabilizuje nam ceny i nie są one tak zależne od zewnętrznych źródeł. Absolutnie to jest ten kierunek, który powinniśmy jako miasto najbardziej tutaj, że tak powiem, starać się o to, żeby wrócić na te tory dalszego uciepłownienia i likwidacji niskiej emisji w całej Kotlinie Podhalańskiej poprzez rozwój właśnie geotermii. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Są jeszcze pytania? Bardzo proszę, pan Jacek Karat. Panie burmistrzu, Wysoka Rado. Cały czas słyszymy o wymianie po prostu źródła ciepła w budynkach. Bardzo dużo się mówi, powiem w ten sposób. Mamy prawie 20-letnie doświadczenie z branżą budowlaną. W tej branży siedziałem. Non stop zapominamy o termomodernizacji. Nie okłamujmy się, nawet przy użyciu zwykłego, tradycyjnego pieca, budynek bez termomodernizacji, dajmy na to, ma zużycie około 5 ton, co ma wpływ na emisję. Po termomodernizacji można to ściągnąć do 3-3,5 tony.
nadal po prostu o tym zapominamy. Mówimy, że po prostu trzeba wymieniać kotły na gazowe, na geotermię, tylko też powiedzmy ludziom otwarcie, są to droższe źródła po prostu ciepła i bez konsekwentnej termomodernizacji budynku koszty po prostu wzrosną i tego się nie da po prostu zakłamać. Sądzę, że tutaj właśnie Wydział Środowiska w pierwszej kolejności powinien zakupić kamery termowizyjne, robić po prostu badania budynków to i te badania powinny być dla naszych mieszkańców po prostu bezpłatne, oferowane po prostu w okresie zimowym po to, żeby pokazać je ludziom, jak mają dziurawe po prostu budynki i dopiero następne etapy po uszczelnieniu budynku powinna być wymiana po prostu źródła ogrzewania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To bardzo proszę, bardzo proszę. No jest temat ważny, bardzo proszę. Nie, szanowni Państwo, no ja tutaj nie wspomniałem, bo też nie chciałem zagadywać Was wszystkich na temat tych spraw, bo między innymi tutaj działamy w tym kierunku, jest program taki ekodoradca, który trochę teraz jest zawieszony, nie ma po prostu w tych nowych uwarunkowaniach decyzji Narodowego Funduszu co do jego udziału finansowego w tym programie, bo to jest taki program, gdzie część środków pochodzi od marszałków, część z Narodowego Funduszu i część ze środków unijnych i program ma na celu stworzenie takiego stanowiska i jego finansowanie takiego ekodoradcy i myśmy do tego programu przystąpili. No teraz jest tak naprawdę ogłoszony nabór na to stanowisko, z tym, że rozstrzygnięcia jakieś wstrzymane z uwagi na to, że nie ma ostatecznej decyzji, czy ten program będzie realizowany, czy nie. Bo tutaj bardzo słuszna uwaga kolegi Jacka Kalaty, pana radnego, że trzeba jakby każdy przypadek traktować indywidualnie i takie właśnie stanowisko temu miałoby służyć. Jeżeli może być zrealizowane z programu, no to byłoby najlepiej, bo by nie obciążało budżetu gminy. Natomiast no, widzimy taką jakby konieczność, że w zasadzie każdemu trzeba doradzić, jak powinien do tematu wymiany ogrzewania podejść. I tu niezmiernie ważną sprawą również jest temat właśnie i przede wszystkim termomodernizacji z uwagi na to, że on może ograniczyć zużycie ciepła nawet i czasami do 50%. Także te koszty ogrzewania potem się zmieniają i również można tutaj pozyskać środki na właśnie te termomodernizacyjne działania, o co zresztą się staramy, bo teraz jeśli chodzi o nasze obiekty, to zostały takie wnioski złożone przez gminę. Także staramy się do sprawy podejść kompleksowo. W przypadku, gdyby sądzę to finansowanie no, się nie udało i program nie poszedł, to również chcielibyśmy tutaj z jednej strony takie doradztwo prowadzić ze strony gminy i Wydziału Środowiska i takie stanowisko stworzyć, ale również chcielibyśmy na ten temat rozmawiać ze spółką, bo tą taką siłą również w zakresie wiedzy na ten temat to powinna być spółka, która takie udziały mamy, a która zasadniczo mimo tego, że te udziały są większościowe tutaj Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to można powiedzieć, że ona się stricte zajmuje działalnością właśnie komunalną. I w oparciu o tutaj ich zasoby ludzkie również prowadzić taką działalność, żeby wspólnie z miastem, z gminach były takie działania prowadzone, żeby tym każdemu z tych ludzi, których by się namawiało do zamiany ogrzewania, doradzić, jak powinni to zrobić, tak żeby im pokazać korzyści, jakie z tego rzeczywiście wynikną i że sama wymiana ogrzewania może nie załatwić sprawy, a również pomóc im w zakresie pozyskania, jeżeli takie będą możliwości indywidualne, pozyskania właśnie dotacji na tego typu działania. Także absolutnie nie pomijamy tego i w tym kierunku działamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Pan Jacek Kalata. Panie burmistrzu, zgodzę się z panem, tylko mnie to przeraża jedna rzecz, że znów czekamy na to, żeby był plan zewnętrzny, a my po prostu tym oddychamy codziennie. Możemy czekać następne 10 lat, może się coś stanie, może się nic nie stanie. Zakup kamery termowizyjnej to jest koszt dobrej jakości sprzętu około 11-12 tysięcy. Powiedzmy, jaka jest rzeczywistość w urzędzie. W ciągu ostatnich 8 lat podwoiła się ilość po prostu pracowników w urzędzie.
Także sądzę, że tutaj po prostu skierowanie kogoś do tych działań, czyli przeszkolenie go w tym po prostu kierunku można by naprawdę zrobić bez konieczności zwiększania tutaj etatów czy kosztów, bo ponieważ nie w tym kierunku powinniśmy zdążać, tylko powiedzmy inaczej do tego, żeby osiągnąć jakiś efekt. Także tutaj i wiadomo, że możemy czekać do następnego roku, za dwa, za trzy lata, ale te badania nie powinny być zadaniami, które powinna realizować geotermia, ponieważ geotermia może to realizować wyłącznie przy budynkach, czy będzie zainteresowana przy budynkach, które ona chce podłączyć, ale mamy po prostu budynki, które po prostu będą zasilane, czy mogą być zasilane gazem ziemnym, czy nawet po prostu nadal węgle. Tylko wyjdźmy naprzeciw mieszkańcom, pokazać im, gdzie tracą energię, ponieważ utrata energii tak samo się przekłada na zwiększone koszty po prostu ogrzewania. I żeby ten ekodoradca wyszedł w teren i po prostu pokazał tym właścicielom, jakie po prostu, gdzie mają największe straty. I tutaj naprawdę niskimi kosztami możemy już zacząć coś robić, a nie czekać na to, że po prostu jakiś plan zostanie dalej uruchomiony. Dziękuję. Dziękuję. Pan Wojciech Tater. Panie burmistrzu, szanowni państwo, poruszył pan temat jeszcze raz naszych udziałów. Mając 6% udziału w geotermii podhalańskiej, na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych wpływów na ich działania i ten. I taka jest brutalna prawda. Bo jeżeli mieszkaniec Zakopanego chce się podłączyć do geotermii podhalańskiej i ma mieć sumę 60 tysięcy do zapłaty, to dla większości z nas jest to suma nierealna. To albo z miasta żeśmy powinni mu jakąś sumę dołożyć, albo negocjować z NY. Tylko nie wiem, jak długo można z tą geotermią negocjować. Bo nie dość, że działają w terenie gminnym, poruszają się po terenie gminnym, to mieszkańcy gminy Zakopanego za przyłącz muszą płacić 63 tysiące złotych. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale słyszeliśmy, pan przewodniczący Komisji Ekonomiki mówił, że zostanie zorganizowane spotkanie, prawda? Między innymi z geotermią. Tak więc na komisji ten temat poruszymy. Będziemy dyskutować na komisji. Ja uważam, że na sesji można by już poprzestać więcej dyskusji w tym temacie. Dobrze? Dobrze. Bardzo proszę pana Marka Donatowicza, przewodniczącego Komisji Oświaty, o przedstawienie sprawozdania z pracy komisji. Panie przewodniczący, państwo burmistrzowie, szanowni radni. Komisja Oświaty swoje ostatnie spotkanie odbyła 21 stycznia. W planie naszego posiedzenia było przyjęcie, omówienie i przyjęcie planu komisji na 2016 rok, co też uczyniliśmy. Opiniowaliśmy 5 projektów uchwał. Tutaj już z góry mogę zapowiedzieć, że wszystkie przyjęte były jednomyślnie pozytywnie. Na tym posiedzenie. Aha, jeszcze pani naczelnik Zofia Kiłpińska przedstawiła informację o funkcjonowaniu szkół w trakcie ferii zimowych, o propozycjach kulturalno-sportowych, jakie szkoły jeszcze mają, bo ferie trwają, dla naszych uczniów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy są pytania? Nie widzę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki, pana Krzysztofa Wiśniewskiego. Panowie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Komisja Sportu i Turystyki odbyła swoje posiedzenie w dniu 14 stycznia 2016 roku. W posiedzeniu udział wzięli pani Zofia Kiełpińska, naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu, pani Małgorzata Trałka-Długosz, przewodnicząca Miejskiej Rady Sportu, pan Leszek Bechunek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zakopanem i gościnnie pan Maciej Wojak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane. Tematem było przyjęcie, a wcześniej propozycje do planu pracy na 2016 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała plan pracy na rok bieżący. W punkcie sprawy bieżące pozytywnie zaopiniowaliśmy propozycję Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu dotyczącą podziału środków dla szkół na realizację zajęć pozaszkolnych wychowania fizycznego i komisja podjęła dwa wnioski,
które skierowała do pana burmistrza, o przygotowanie informacji i ujęcie w jednym z punktów sesji lutowej na temat prowadzonych w ramach poszerzonego programu badań przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz o zlecenie opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla części tatrzańskiej gminy. Między innymi dotyczy to Kasprowego Wierchu i Nosala. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo proszę, pan Jan Gluc. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni koledzy radni, szanowni państwo. Chciałem również, nawiązując do tego, że było posiedzenie Komisji Sportu, w takim uzupełnieniu przedstawić państwu zdarzenie, które też miało miejsce w ostatnim czasie. Był Puchar Świata, gościliśmy tutaj same znakomitości, prawda, oprócz prezydenta, co wspomniał pan burmistrz, oprócz ministra sportu również byli posłowie Sejmowej Komisji Sportu i mieli swoje wyjazdowe posiedzenie w hotelu Bukowina. Byłem obecny na tym posiedzeniu razem z wiceburmistrzem Wiktorem Łukaszczykiem. Obecny również był starosta Piotr Bąk. Chciałem państwu tak w skrócie powiedzieć, dobrze, żebyśmy brali udział w takich posiedzeniach i w takich spotkaniach. I tą wiedzę, którą posiadamy, dzielili się również z posłami. Powiem państwu tak, no, pierwszy taki wniosek to ten, który poruszył sam nowy dyrektor COS-u Cezary Jurkiewicz. No, dlaczego posiedzenia Sejmowej Komisji Sportu odbywają się nie w COS-ie, który budowaliśmy przez ostatnie lata jako hotelu, natomiast odbywają się poza Zakopanem, prawda? I taki apel miał nowy dyrektor COS-u. No ja dodałem tylko, że nie tylko Sejmowa Komisja Sportu nie obraduje w COS-ie, ale również żaden z uczestników Pucharu Świata nie mieszkał w COS-ie też. A ten temat tu był kiedyś poruszany, ponieważ ja mówiłem o tym, że fajnie, że te obiekty powstały tak jak COS, jak hala, którą się buduje, tylko nie w tej kolejności, no bo my nie mamy dalej obiektów sportowych, które służą dyscyplinom zimowym w przygotowaniach do imprez światowych, a takie mamy oczekiwania po ostatnich sukcesach. No więc ta dyskusja trwała, nie będę opowiadał szczegółów, może protokół z tego będzie. W każdym razie również nawiązaliśmy do takiego tematu, który jest bardzo istotny dla naszego miasta. Świetnie to przedstawił starosta Piotr Bąk, ponieważ powiedział, że o tym się mówi i o tym się mówiło przez ostatnie lata. Ale w tym temacie, mówię o obiektach Centralnego Ośrodku Sportu, nie zrobiło się wiele. Bo najpierw trzeba uporządkować sprawy własnościowe. Od jakiegoś czasu mam okazję zajmować się, ponieważ mam pełnomocnictwo zarządu i prezesa Apolonisza Tajnera do terenów, które znajdują się w Tatrzańskim Parku Narodowym, a są własnością Polskiego Związku Narciarskiego. Tereny te są jednoznacznie i bezwzględnie, jeśli chodzi o sprawy własnościowe, uporządkowane, są założone księgi już wieczyste, tak, że tu, prawda, koledzy nie wszyscy wiedzą, ponieważ, dlatego o tym mówię, bo nie wszyscy radni o tym wiedzą, a co prawda dopiero też naczelnicy innych wydziałów, którzy też mogą mieć na pewne sprawy wpływ, szczególnie, prawda, jeśli idzie o plany zagospodarowania w tym terenie. Dlatego też o tym chciałem powiedzieć. No, tak się stało, że przez ostatnie 10 lat no, stworzyliśmy najbardziej restrykcyjne w Europie prawo dotyczące ochrony przyrody. No, jak powiedział starosta, staliśmy się prymusami w tej dziedzinie w Europie. Nie ma takiego kraju unijnego, który by tak nadinterpretował dyrektywy unijne i wszystkie tłumaczenia, które znalazły się w wielu ustawach dzisiaj. Prawda, od zagospodarowania przestrzennego po ochronę środowiska,
które praktycznie wiążą ręce na tereny, na których są obiekty sportowe. I wszystko fajnie, bo Sejmowa Komisja Sportu, posłowie przyjeżdżają przynajmniej raz w roku na ten Puchar Świata, którego echo niesie daleko po Polsce i Europie. Ale no, w rozmowie z nimi no, są też aspekty budujące, szczególnie po tym, co powiedział nowy dyrektor COS-u. Natomiast no, można między tym dostrzec również taką, prawda, nutkę. No, przynajmniej ja to tak wyczułem, bo wiele razy już się z tym spotykałem, że może i niektórzy zadowoleni, że to w Zakopanem tak jest. Więc nasze pobożne życzenia, że ktoś za nas to załatwi, są nierealne. Musimy stworzyć pewien lobbying, musimy tą wiedzą się dzielić, musimy mieć wyspecjalizowaną komórkę, która, prawda, tym tematem się zajmie, proszę Państwa. Bo o tym się będzie dalej mówić i będą mijać kolejne kadencje i tych spraw się nie uporządkuje. Przecież to jest sprawa oczywista, ja to mówiłem na tym posiedzeniu Sejmowej Komisji, że tereny, które dzisiaj, na których są obiekty sportowe, no przecież skocznia oddana w 25 roku ubiegłego wieku do użytku, według projektu Karola Stryjeńskiego, zlokalizowana została na terenach dawnych kamieniołomów, terenów i nieużytków. I też te tereny nie stały się jakimiś nadzwyczajnymi przez ostatnie kilkadziesiąt lat z uwagi na ochronę przyrody, żeby tych spraw nie uporządkować raz na zawsze i otworzyć możliwość inwestowania na tych terenach. Przecież chyba jest dobra wola i będzie, i to trzeba tego pilnować. I Polski Związek Narciarski jest otwarty, żeby wziąć te tereny raz na zawsze uporządkować. Rejon Wielkiej Krokwi, to prezes Rady Ministrów, premier, wyznacza tereny i granice parków narodowych. Dlatego ta granica parku powinna być ustalona. Tu powinna się odbyć jedna, druga i kolejna debata. Powinni brać udział i być zainteresowani posłowie z naszego regionu i wszyscy, którym na sercu leży Zakopane. I dlatego chciałem Państwu powiedzieć tak w skrócie, jak to wyglądało na tym spotkaniu. I dodam jeszcze, że przy tych przepisach, które się stworzyły w ciągu ostatnich 10 lat wskutek nadinterpretacji unijnego prawa, doprowadziło do tego, że mamy najbardziej rygorystyczne prawo do zainwestowania. I przyjeżdża Sejmowa Komisja, wszyscy są zadowoleni, bo mówią tak, macie pieniądze na remont, tak, jest 20 milionów, 30 milionów, 15 milionów. Ale są posłowie, którzy wiedzą, że te pieniądze i tak będzie można ściągnąć, bo Zakopane nie doprowadzi tej inwestycji do finału, bo się nie da po prostu. No, nie da się. Na dzień dzisiejszy, żeby tego mało, że część terenów leży w parku, no to w ostatnich latach nawet wymyśliliśmy sobie na własne życzenie, kto za tym stał, to można też dochodzić. No, to jest absurd, żeby Natura 2000 obejmowała stadion lodowy, tereny pod skocznią. Na terenie Natury 2000 obowiązuje obostrzone prawo do inwestowania. No, nawet to, co mówiono przez ostatni okres i też wypowiadali się fachowcy z dziedziny, prawda, architektury, no, jest tak, że no, róbmy to na zgłoszenie, tak? Bo na zgłoszenie to nie wymaga pozwolenia na budowę. No najprawdopodobniej wymaga, bo leży to w Naturze 2000 i żaden ktoś, kto za to odpowiada, zarówno w starostwie, jak też w Centralnym Ośrodku Sportu, no musi zastosować się do ustaw, które obowiązują i w tym temacie ma zastosowanie również wydanie warunków, prawda, środowiskowych dla tego terenu, a to się już później też wiąże z wydaniem pozwolenia na budowę. No, powiem tak, Puchar Świata nie jest w żaden sposób zagrożony, bo
Jeśli rozmawia się z ludźmi, którzy na tym się znają, a takim fachowcem jest na pewno starosta Piotr Bąk, powiedział świetnie, no, to można zrobić w ten sposób, że dokonujemy remontu urządzenia istniejącego. Czyli tory są urządzeniem, prawda, i my nie robimy remontu skoczni, tylko remontu urządzeń. Ale to jest kosmetyka, którą można zrobić po to, żeby był puchar w przyszłym roku, tak? Czy też może jeszcze w następnym. Ale żeby te sprawy załatwić jednoznacznie i na wiele lat, no to musi pójść w tym kierunku naprawdę debata i ostre działanie no, samorządów, zarówno starostwa, jak i miasta Zakopanego w tym kierunku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Józefa Figla, przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, o przedstawienie sprawozdania z pracy komisji. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo, Wysoka Rado. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych obradowała w dniu 22 stycznia. W posiedzeniu udział wzięli pani burmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica, naczelnik Wydziału Drogownictwa pani Janina Puchała, naczelnik Ewidencji i Spraw Społecznych pani Zofia Martyniak, naczelnik Geodezji pan Tomasz Filar, pan Michał Murzyn, wicestarosta staczański pan Jerzy Zacharko. Komisja opiniowała projekt uchwały dotyczący przekazania kwoty pieniężnej dla Powiatowej Komendy Policji w celu realizacji dodatkowych kontroli związanych ze zbiorową komunikacją na terenie miasta, w tym również skierowanej na kontrolę taksibusów. Komisja również zapoznała się z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich pana Adama Bodnara i pismem pani podsekretarz stanu pani Elżbiety Bojanowskiej w sprawie nieprzyjęcia przez Radę Miasta uchwały dotyczącej powołania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i niepowołania zespołów interdyscyplinarnych. Komisja ustaliła, że na te pisma poprosi o odpowiedź panią mecenas Dorotę Dąbrowską, która przygotowywała skargę Rady Miasta do Trybunału Konstytucyjnego. Następne pismo dotyczyło protestu 1209 mieszkańców w sprawie usytuowania reklamy świetlnej przy ulicy Krupówki 28, skrzyżowanie z ulicą Weteranów Wojny. Reklama promuje klub Go Go i według protestujących obraża uczucia religijne i deprawuje młodzież i dzieci. Generała Galicy, przepraszam. W tej sprawie rozmawiałem z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, który obiecał wszczęcie postępowania i powołanie komisji postępowania i powiadomienie komisji o efektach tego postępowania. Komisja postanowiła również przekazać przez przewodniczącego Radę Miasta treść protestu i swoje uwagi w tej sprawie komendantowi policji do spraw prewencji, aby przyjrzał się treści tej reklamy. Komisja dyskutowała również na temat nowej koncesji na sprzedaż alkoholu wydanej dla Biedronki. Komisja przyjęła również plan pracy na rok 2016. Dziękuję. Dobrze, dziękuję panie przewodniczący. Są pytania? Nie widzę. Dobrze. Bardzo proszę pana Bartłomieja Bryjaka, przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju. Szanowni państwo, komisja obradowała 20 stycznia, zapoznała się z szeregiem pism, zaopiniowała jedną uchwałę, otrzymała odpowiedź na wniosek ze starszej komisji na temat wykazu właścicieli działek na łączniku łączącym, planowanym łączniku z ulicy Krzeptówki na ulicę Powstańców Śląskich, bo tam są podejrzenia, że dochodzi do spekulacji albo już doszło, które ludzie kupują, żeby później to zostało wykupione od nich po dużo wyższych cenach. Oraz komisja zapoznała się ze stanem prac nad projektem uchwały reklamowej. Jeśli chodzi o komisję, to tyle. Natomiast jeśli mógłbym jeszcze dwa zdania na temat problemu smogu w mieście, jak już tak każdy się wypowiadał, czy to na temat sportów w sprawozdaniu z ekonomiki, to ja bym chciał jeszcze
powiedzieć, że te plany wszystkie są bardzo ważne i to, co będziemy planować, jest bezwzględnie konieczne. Natomiast nie zapominajmy o tym, co możemy zrobić już dziś. Mamy Straż Miejską, która może dziś chodzić i sprawdzać, czy ludzie nie palą śmieciami i nakładać mandaty za to. To robi Kraków, to robią miasta, które na serio walczą ze smogiem. Nie wiem, czy my to robimy. Jeśli nie, to zachęcam, bo ma Straż Miejska takie możliwości, prawo i inni to robią, a to pokazuje, czy miasto na serio myśli o walce ze smogiem, ponieważ spalanie śmieci jest wielokrotnie gorsze od spalania nawet najgorszego paliwa stałego w postaci węgla czy drewna. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo proszę, pan burmistrz. Szanowna Rado, Szanowni Państwo, Panie Radny, na jesień tego roku każdy strażnik dostał ode mnie pełnomocnictwo o możliwości skontrolowania każdego domu, czy każdego, można powiedzieć, pieca, jeśli tylko będzie miał możliwość też wejścia. Prawo nie ma takiego prawa, którym bym ja mógł sobie od siebie wydać na to, że strażnik miejski ma prawo wejść do cudzego domu bez pozwolenia. Ale ode mnie ma pełnomocnictwo do tego, że jeśli ktoś zgłosi, że sąsiad czy ktoś inny pali śmieciami, to ma prawo w moim imieniu tam wejść. Trudne jest jednak samo wejście do kotłowni bez pozwolenia. I w tym jest większa trudność. Natomiast tak jak zaznaczam, ode mnie ma pełnomocnictwo. Na ile to ja jeszcze sprawdzę, dzisiaj były te próby wejścia. Natomiast wiem, że mi strażnicy zgłaszali, że po prostu w tym trudności na pewno mają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Kultury, pana Macieja Wojaka. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo, Wysoka Rado, Komisja Kultury obradowała w dniu 27 stycznia. Nasze posiedzenie składało się z kilku części. W pierwszej części zapoznaliśmy się z planem działania nowego dyrektora Biura Promocji i pana Roberta Pucha, który przedstawił plan działania na najbliższe miesiące. Między innymi chciałem państwu powiedzieć, że 13 lutego będzie zorganizowany przy współudziale Biura Promocji koncert zespołu Pectus, który odbędzie się na Placu Niepodległości. I następnie, proszę państwa, przyjęliśmy plan pracy komisji na rok 2016. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy są pytania w sprawie sprawozdania z pracy komisji? Nie widzę, dziękuję. Bardzo proszę pana Jacka Kalatę, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 19 stycznia. Komisja podsumowała pracę w roku 2015. Przygotowała propozycję planu pracy na rok 2016 i zajęła się sprawami bieżącymi i wolnymi wnioskami. Tak samo po prostu komisja rozpoznawała skargę na pana Krzysztofa Kalęby, która została po prostu uznana za bezzasadną, oraz zapoznała się z pismami pana Jerzego Czerskiego oraz pani Marii Hyc-Czarniak. Członkowie komisji zapoznali się także z protokołem pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w Wydziałach Geodezji, Drogownictwa, Planowania Przestrzennego oraz radni przyjęli protokół jednogłośnie 6 głosami za. I panie burmistrzu, w związku z tym, że na marzec po prostu komisja ujęła analizę raportu Najwyższej Izby Kontroli LKR-4112-01-01/2013, bardzo prosilibyśmy, aby po prostu się Wydział Ochrony Środowiska ustosunkował w stosunku do tego raportu NIK, ponieważ
Jest to ocena po prostu NIK-u bardzo po prostu negatywna. Nie, Najwyższa Izba Kontroli, pozwolę sobie przeczytać tutaj kawałek, kilka fragmentów. Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie ochrony drzew, w tym w związku z podejmowaniem przez inwestorów przedsięwzięć budowlanych. Ocena ta odnosi się w szczególności do niewystarczalnego wykorzystania obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Wschód jako instrumentu ochrony drzew na terenie Zakopanego, wydawania decyzji zezwalających na usunięcie drzew oraz weryfikacji wywiązania się z obowiązków ustalonych w tych decyzjach, wymierzania, pobierania i ewidencjonowania po prostu administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia względzie ich zniszczenie. I tutaj można powiedzieć, że większość rzeczy jest w tym raporcie negatywnych. Tak samo ten plan troszeczkę po prostu też przechodzi do Wydziału Planowania Przestrzennego, gdzie porównanie projektów planu opiniowanych przez MQA i opiniowanych lub uzgadnianych przez inne organy i instytucje wskazuje, że były to dwa różne dokumenty. A więc de facto NIK potwierdza w tym raporcie to, że różne wersje dokumentów były po prostu im przedstawiane w celu po prostu otrzymania pozytywnej opinii. I chcielibyśmy po prostu jako komisja na marzec po prostu wiedzieć, co zostało po prostu wykonane z uwag i wniosków, które są w tym raporcie zawarte. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze. Punkt 5. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę, interpelację złożył pan Jerzy Jędrysiak. Panowie burmistrzowie, panie przewodniczący, szanowni koledzy radni. W ciągu moich ostatnich 5 lat walczyłem o remont potoku Młyniska, który ma ciąg przez centrum miasta. I wydawało się, że w zeszłym roku, 2015, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej przystąpi w końcu do obiecanego od lat remontu tego ciągu wodnego. Były pieniądze, bodajże ponad 8 milionów, były wyznaczone terminy. Osobiście prowadziłem, były ogłoszone przetargi. W związku z pierwszym przetargiem osobiście pokazywałem, jak mogą maszyny budowlane do tego potoku wjechać. Realizację z czerwca przełożono na wrzesień. Po moich kilku telefonach do Krakowa tłumaczono, że tak, że będzie to realizowane w wyznaczonych terminach. No niestety kolejny przetarg odwołano i cofnięto dotację na ten cel. Tutaj w piśmie od pana burmistrza, może przeczytam krótki moment. W roku 2000 przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na realizację wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego. Pierwsze z nich unieważnione ze względu na oferty przekraczające kwotę przeznaczoną na ten cel. Drugie zostało unieważnione przed otwarciem ofert w związku z poleceniem jednostki nadrzędnej dotyczącej przeniesienia finansowania na rok 2016. Obecnie RZGW w Krakowie jest na etapie zmiany harmonogramu rzeczowego finansowego uwzględniającego termin i plan i koszt planowanych prac. Po uzyskaniu akceptacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku dotyczącej powyższej kwestii, a także kwestii dotyczącej zapewnienia finansowego, bezwłocznie zostanie rozpisany kolejny przetarg z planowaną realizacją całości robót na 2016. Moja prośba jest taka, aby odpowiednie władze, czy Wydział Ochrony Środowiska, pan burmistrz, naciskali na nich, żeby, no mamy 2016, trzeba pismo do nich napisać, żeby się z konkretem zdeklarowali.
Korzystając tutaj, zdaje się, że pan wyszedł, to jest moje drugie pytanie do pana burmistrza. Czy władze Sewiku dogadały się z obecnym PKL-em, wcześniej oczywiście pod inną nazwą, odnośnie do prowadzenia linii wodociągowej z drugiej strony kolejki, wobec braku wyrażenia zgody przez właścicieli terenu dawnej trasy numer 1? I co w tej sprawie zrobiono? Czy jest jakaś alternatywna propozycja, żeby no, po prostu w końcu ten problem rozwiązać? Jak wiemy, na Gubałówce jest sporo domów i ten problem z wodą może się pogłębić, bo przecież mamy zimę taką, jaką widać, czyli studnie głębinowe będą raczej miały problemy, no a te inne źródła, z których korzystali dotychczas mieszkańcy, są niewystarczające. Panie burmistrzu, trzecie moje pytanie. Tu nie chciałbym oczywiście odpowiedzi kurtuazyjnej, bo już rozmawialiśmy, co z dworcami PKP i PKS-u, bo ich stan jest antyreklamą kurortu, jakim się szczyci Zakopane. Czy jest jakaś realna szansa, żeby poprawić estetykę, modernizację tych miejsc? Nawet szalona pani Hania, zwana Wróżką Mirę, wczoraj wtargnęła na Komisję Kultury i była zdegustowana brudem panującym na dworcach, co oczywiście no, było dosyć trafne, ale no, trochę powiedzmy pani się pomyliła co do jakby z interpelacji no, na tej komisji. I tutaj ostatnie moje pytanie dotyczące, bo oczywiście ja uzyskałem odpowiedź od pana burmistrza, wiceburmistrza dotyczących inwestowania w parku miejskim, ale no nie uzyskałem, że tak powiem, stwierdzenia, co z tym budynkiem. Dlaczego o to pytam? Wiele osób, w tym oczywiście dosyć naciskających pan Mormol, no pyta mnie, czy w końcu miasto zdeklaruje się odnośnie Muzeum Sportu. Patrząc na tłum ludzi, który przyjeżdża do Zakopanego na ferie, patrząc na niezwykłe wręcz wydarzenie związane z Pucharem Świata na skoczni, wydaje mi się, że można by brać pod uwagę ten budynek, tym bardziej, że z tego co wiem, mogę się mylić, bo nie jestem ekspertem, można starać się o dotacje unijne związane z tym projektem. I tutaj, no nie wiem, bo ten budynek straszy, no jest taką niewątpliwie dziurą w tym w miarę uporządkowanym parku, a pomysł pani prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, tu mieliśmy możliwość zobaczenia propozycji modernizacji tego budynku wykonanego przez architekta Jana Karpiela-Bułeckiego, no wydaje mi się, że był bardzo atrakcyjny. Z tego co wiem, miasto tam się przymierzało do ogłoszenia konkursu na remont tego budynku, ale no ja, że tak powiem, nie jestem, nie sprawdzałem tej informacji u pana burmistrza, czy to rzeczywiście dalej zastanawiacie się, czy ten konkurs został rozwiązany. I może tyle. Nie chcę nawiązywać do rozmowy, którą przeprowadziłem z panią dyrektor Zakopiańskiego Centrum. Spotkaliśmy się na ulicy i sprawa dotyczyła archiwum i sprzętu, który niestety pani w spadku dostała, obejmując funkcję po dawnej szkole tkackiej. Wiem, że pani energicznie
zaczęła kontaktować się zarówno z Muzeum Włóknictwa, próbując jakby wycenić, czy sprowadzi eksperta, który powie, co z tym sprzętem można zrobić. Rozmawiała również ze szkołą Kenara, które według mojej wiedzy planowało otworzyć taką pracownię, no ale niestety wszystko się wiąże z dotacją z Ministerstwa Kultury i Sztuki i Dziedzictwa Narodowego, której nie dostaną, bo akurat spóźnili się. Tu pani radziłem pewne rzeczy, bo oczywiście jest to dużym zmartwieniem dla obecnej pani dyrektor, co z tym zrobić. Sprawa ta wypłynęła przypadkowo, kiedy żeśmy byli oglądać jakby przedszkole, które w tym miejscu było budowane i no zainteresowaliśmy się z koleżanką Bożeną Solańską, co z tym sprzętem się dzieje. No on jest złożony nieciekawie, prawdopodobnie część jest no, zniszczona, ale wydaje mi się, że można by uratować zabytkowe te krosna, tam są maszyny różnego rodzaju, dziewiarskie, krawieckie. No też poddawałem pomysł, że przecież część można by ogłosić na stronie, że można to wysprzedać, no bo powiedzmy takie Singera, jakieś podstawki do maszyn są atrakcyjne. Wiadomo, że to jest jako element dekoracyjny. Ale tu pewnie pani dyrektor trzyma rękę na pulsie i jak będzie już coś wiadomo, to nam przedstawi jakby sytuację. Dziękuję bardzo. To tyle. Dobrze, dziękuję bardzo panie profesorze. Więcej interpelacji już nie ma. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Zakopane. I tutaj mamy w tym punkcie mamy pięć projektów uchwał. Bardzo proszę pana Jacka Kalatę, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie pierwszego projektu uchwały dotyczącego skargi Barbary Juszczak. Proszę Państwa, tutaj mamy pięć skarg, to pierwsza będzie pani to uzasadnienie. Skargą z dnia 22 lipca, która została przekazana do Rady Miasta przez samorządowe koleje odwoławcze pismem z dnia 23 września 2015 roku, pani Barbara Juszczak zarzuciła nieprawidłowości w zakresie dzierżawy działek gminnych. W odpowiedzi burmistrz miasta wyjaśnił, że objęte skargą działki ewidencyjne numer 649 łamane przez 36, 649 łamane przez 20, stanowiące pas drogowy drogi publicznej gminnej ulicy Krupówki w Zakopanem, działki ewidencyjne numer 460 łamane przez 1, 650 łamane przez 2 obręb 5, stanowiące pas drogowy drogi publicznej gminnej ulicy Piłsudskiego oraz ulica Staszyca w Zakopanem i działki ewidencyjne numer 671 łamane przez 1 obręb 5 stanowiące koryto potoku nie są przedmiotem dzierżawy. Część działki ewidencyjnej numer 671 łamane przez 1 obręb 5 w Zakopanem, która stanowi wody płynące potok Foluszowy, została przez miasto Zakopane użyczona prywatnemu inwestorowi na czas określony na warunkach obustronnego porozumienia z roku 2011 w związku z wykonaniem przepustu żelbetonowego, wylotów kanalizacji opadowej, przekroczenia cieku pod dnem siecią kanalizacyjną, kanalizacji sanitarnej i wody ciągową, przebudowy istniejącej kładki. W związku z budową obiektu budowlanego na działce ewidencyjnej numer 386 łamane przez 10 obręb 5 w latach 2014-2015 wydawane są zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy Krupówki w Zakopanem. Fragment chodnika i jezdni w celu rozładunku materiałów oraz postoju betonu mieszarki na czas prowadzenia robót betoniarskich wyżej wymienionym budynku. Burmistrz jako zarządca drogi sukcesywnie wydaje decyzję zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy Krupówki, fragment chodnika i jezdni, pobierając stosowne opłaty na podstawie artykułu 20 punktu 8 artykułu 4 ustępu 1, 2, 3, 4, 11, 13, 15, 16 artykułu 40d ustawy z dnia 21.03.85 roku o drogach publicznych. W sile tych wyjaśnień skargę należało uznać za bezzasadną. Dziękuję panie przewodniczący.
Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem odczytuję projekt uchwały. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Zakopane. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 16 głosami za. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Drugą skargą jest skarga pana Bogdana Wieszowskiego, którą komisja uznała za bezzasadną. Uzasadnienie. Skargą z dnia 12.10.2015 roku pan Bogdan Wieszchowski zarzucił nieprawidłowości przy wydaniu zezwolenia na zjazd za ulicą Cieszynianką dla inwestycji na działce sąsiadującej z jego nieruchomością. W odpowiedzi na zarzuty burmistrz miasta wyjaśnił, że wniosek wraz z pełnomocnictwem i stosownymi opłatami na wydanie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi publicznej gminnej za Cieszynianką został złożony przez pełnomocnika inwestora w dniu 18 listopada 2014 roku. Pełnomocnik udostępnił także akt notarialny z dnia 15 października 2014 roku umowę przedstępną sprzedaży działki nr 513 obrębie 12, gdzie w paragrafie 16 ustęp B sprzedający zobowiązuje się wyrazić zgodę na umożliwienie spółce dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Dlatego wydanie decyzji znak DIT 7230.4.50.2014-TB z dnia 9 grudnia 2014 roku na lokalizację zjazdu było zasadne. Pan Wieszowski twierdzi, że ulica za Cieszynianką nie jest drogą publiczną gminną, jednak ulica za Cieszynianką została zaliczona do kategorii dróg publicznych na podstawie rozporządzenia wojewody nowosądeckiego nr 12 z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego. Dziennik urzędowy województwa nowosądeckiego nr 1295 z dnia 6 maja 1995 roku. W zakresie przeprowadzenia procedury zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych własność działek, po których one przebiegają oraz parametry techniczne nie stanowiły kryterium zaliczenia. Jeżeli chodzi o sprawy własnościowe, to na wniosek gminy prowadzona jest sprawa komunalizacji ulicy, jest prowadzone postępowanie administracyjne przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości. Parametry techniczne dróg publicznych zostały określone wydanym później rozporządzeniu Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Przepisy wymienionego rozporządzenia stosuje się w projektowaniu, wykonaniu dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, a także ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie oraz przy remontach objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Po wykonaniu kilkanaście lat temu przyłączy ciepłowniczych przez PEC Geotermię Podhalańska SA ulica Zacierzniejanko nie była przebudowywana i nie położono nawierzchni bitumicznej po innym śladzie, jak twierdzi pan Wieszczewski. Nie było żadnego uzasadnienia takiego działania, a poza tym warunki terenowe nie pozwalają na taką przebudowę i wykonanie ulicy w innym śladzie. W rejonie planowanej inwestycji na działce ewidencyjnej 513 obrębie 11 są wykonywane tylko trzy przyłącza sieci ciepłownicze ustawione poprzecznie do drogi. Natomiast na początkowym odcinku drogi sieć ciepłownicza jest prowadzona w pasie drogowym, jednakże ze względu na parametry drogi, jezdnia chodniki i istniejące ogrodzenia nie było tam żadnych możliwości technicznych na przeprowadzenie drogi w innym śledzie. Burmistrz jako zarządca drogi nie podziela stanowiska pana Wieszowskiego, że wydanie decyzji na lokalizację zjazdu na działce 513 obrębie 11 naprzeciwko istnieje pewne przesunięcie między zjazdami już istniejącego zjazdu na posesję nr 4B stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Ani ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
ani rozporządzenie Ministerstwa Transportu, Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i usytuowanie, nie wprowadza zakazu takiego usytuowania zjazdu. W Zakopanem takich sytuacji jest bardzo wiele i jak pokazuje praktyka, nie stwarza to zagrożenia w ruchu drogowym. Należy podkreślić, że w posiadanej przez Wydział Drogownictwa Transportu dokumentacji mapowej i fotograficznej wynika, że na posesję numer 4B istnieje również drugi zjazd do garażu z jednej lokalizacji ustawiony w odległości około 17 metrów od zjazdu na działce ewidencyjnej numer 513 obręb 11 projektowanego przez inwestora. Artykuł 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych określa odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni, w jakimi powinny być usytuowane obiekty budowlane. W przypadku dróg gminnych jest to 6 metrów. Zarządca drogi, działając na podstawie artykułu 43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, na wniosek inwestora działającego poprzez pełnomocnika wyraził zgodę na lokalizację krawędzi jezdni, części podziemnej projektowanego budynku garaży w odległości 5 metrów 50 cm. do 6 metrów 28 cm. Okopów budynku w odległości od 5 metrów 08 cm do 5 metrów 67 cm. Muru oporowego w odległości od 4 metrów 84 cm do 5 metrów 67 cm. Ściany budynku będą usytuowane w odległości większej niż 6 metrów od krawędzi jezdni. To jest w odległości od 7 metrów 25 cm do 7 metrów 77 cm. Zdaniem zarządcy drogi wyrażenie powyższej zgody, zbliżenia są niewielkie, nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie drogi. Wszelkie wyżej wymienione elementy budynku będą usytuowane poza pasem drogowym na działce inwestora i nie będą oddziaływały na drogę. Skarżący pan Bogdan Wierzchowski twierdzi, że dzięki zgodzie zarządcy drogi na wyżej wymienionej działki zbliżenie inwestora inwestor uzyskał dodatkowe około 100 metrów powierzchni użytkowej w projektowanym budynku. Natomiast z pisma projektanta wynika, że projektowane przybliżenie nie będzie miało żadnego wpływu na zwiększenie powierzchni użytkowej projektowanego budynku. Ściany budynku są usytuowane w odległości 7 metrów 25 cm do 7 metrów 77 cm od krawędzi jezdni. W przypadku braku zgody na zbliżenie konieczne by było jedynie zmniejszenie wysięgu okapów w budynku oraz nieznaczne przesunięcie muru oporowego. Zmieni się jedynie nieznacznie wygląd budynku. Na terenie planowanej inwestycji za ulicą Cieszyniaka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skocznia. Zapisy planu dopuszczają lokalizację projektowanego budynku pensjonatowego na działce ewidencyjnej 513 obręb 11. W związku ze złożonym przez inwestora wniosku na pozwolenie na budowę to starosta taczański jako właściwy organ rozstrzygnie o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z zapisami wyżej wymienionego planu. W świetle tych wyjaśnień skargę pana Wierzchowskiego należało uznać za bezzasadną. Szanowni Państwo Radni, Komisja Rozwiązania tej skargi. Dziękuję. Zatem czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Zakopane. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 16 głosami za. Bardzo proszę panie przewodniczący, aby przedstawić projekt uchwały skargi pana Bogdana Śmieszka. Uzasadnienie. Skargę z dnia 24 sierpnia 2015 roku przesłano do Rady Miasta przez samorządowe kolegi odwoławcze. Pismo z dnia 15.10.2015 pan Bogdan Śmieszek zarzucił burmistrzowi przewlekłe i opieszałe załatwianie sprawy. Burmistrz miasta w odpowiedzi na stawiane zarzuty wyjaśnił, że pismem z dnia 14.05 starosta taczański wystąpił do burmistrza miasta Zakopane o uzgodnienie zmiany zezwolenia w ramach linii komunikacji regularnej Zakopane rejon dworców FIS, Dolina Kościeliska przez Krzeptówki i Kościelisko z uwzględnieniem przystanku rejon dworców FIS jako początkowego w Zakopanem. Pismem z dnia 28.05.2015 roku burmistrz miasta Zakopane jako zarządca przystanków komunikacyjnych położonych na terenie miasta Zakopanego wprowadził zmianę o treści. Od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku przystankiem początkowym za przystanek rejon dworców FIS Zakopane w ramach linii komunikacji regularnej Budzówka Kościeliska Zakopane linia 70 będzie przystanek zlokalizowany na
ulicy Chramcówki, Zakopane, plac PKP, stanowisko 6, numer przystanku 08, maksymalna ilość odjazdów 12. W związku ze zmianą lokalizacji przystanku początkowo zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające przez organ uzgadniający przed wydaniem postanowienia strony miały możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym. Pomimo prawidłowego zawiadania nie skorzystały z tego prawa. W przedmiotowej sprawie trudno mówić o przewlekłości w ich załatwieniu. Organ podejmował działania na podstawie i w granicach prawa. Przedsięwziął czynności faktycznie zmierzające do rozpoznania wniosków, w szczególności w zakresie gromadzenia istotnych dla sprawy dokumentów i na ich podstawie wydania rozstrzygnięcia. Ponadto należy cię informował stronę o okolicznościach, faktach i faktycznie ich prawnych. Zdaniem organu zażalenie z dnia 24.08.2015 roku stanowi reakcję strony na odmowę uzgodnienia zmiany zezwolenia w ramach linii 70. Działanie burmistrza miasta Zakopane miało na celu uczciwe i równe traktowanie wszystkich podmiotów gospodarczych, które dotyczyła zmiana lokalizacji przystanku początkowego i końcowego z rejonu dworców JIZ na plac PKP. Przedsiębiorcy obsługując linię 70 na wspólnym rozkładzie jazdy, to jest pan Bogdan Śmieszek, pan Marcin Jagła i pan Artur Pańszczyk, jako jedyni nie dostosowali się do wprowadzonych zmian przez burmistrza miasta Zakopane. W tym przypadku do zmiany treści uzgodnienia zasady korzystania z przystanku w ramach linii komunikacyjnej Budzówka Kościelisko Zakopane i nadal odjeżdżając z przystanku w rejonie FIS. Śledztwo wyjaśnień skargę należało uznać za bezzasadną. Dziękuję panie przewodniczący. Ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem odczytuję projekt uchwały. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Zakopane. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 16 głosami za. Jednogłośnie. Panie Przewodniczący, bardzo proszę przedstawić projekt uchwały skargi pana Artura Pańszczyka. Pańszczyka, jest to ta sama skarga, z tym samym uzasadnieniem, jest to jeden właśnie z tych przewoźników, który nie dostosował się do zmiany. Dziękuję bardzo panie Przewodniczący, nie widzę uwag. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Zakopane. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 16 głosami za. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, to jeszcze ostatni projekt uchwały. Bardzo proszę. Uzasadnienie skargi pana Jagły. Jest on po prostu trzecim przewoźnikiem, który nie dostosował się do zmiany. Dziękuję bardzo panie Przewodniczący. Nie widzę pytań. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Zakopane. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie z 16 głosami za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność miasta Zakopane. Tutaj mamy 4 projekty uchwał. Bardzo proszę pana Tomasza Filara, naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami, o przedstawienie pierwszego projektu uchwały dotyczącego ulicy Walkosze. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. W pierwszym projekcie uchwały wyrażacie państwo zgodę na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową położoną w Zakopanem przy ulicy Walkosze, ewidencyjnie oznaczona jako działka 156, położona w obrębie 85. Powierzchnia tej nieruchomości to 1432 metry. Bardzo dziękuję panie naczelniku. Bardzo proszę pana. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Czyli opinia komisji jest pozytywna. Ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zatem odczytuję projekt uchwały. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność miasta Zakopane. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę.
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Siedemnastoma głosami za. Dziękuję bardzo. Panie Naczelniku, bardzo proszę przedstawić kolejny projekt uchwały, ulica dotyczącej ulicy Sienkiewicza. W kolejnym projekcie uchwały wyrażacie Państwo zgodę również na zbycie w drodze przetargu nieruchomość gruntową położonej przy ulicy Sienkiewicza, oznaczona ewidencyjnie jako działki 344/1, 344/2. Położone są w obrębie 5. Łączna powierzchnia to 1619 metrów. Bardzo dziękuję. Opinia komisji brzmi pozytywnie. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 17 głosami za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały dotyczącego ulicy Tetmajera. Bardzo proszę, panie naczelniku. W tym projekcie uchwały wyrażacie państwo zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntową położoną w Zakopanem przy ulicy Tetmajera, oznaczona ewidencyjnie jako działka 555/8, położona w obrębie 5. Powierzchnia tej nieruchomości to 2 metry. Zbycie następuje w formie bezprzetargowej, ponieważ jest to sprzedaż jako część gruntu niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania przyległej działki ewidencyjnej. To jest mianowicie 555/9, położona również w obrębie 5. Dziękuję bardzo, panie naczelniku. Opinia komisji brzmi pozytywnie. Uwag nie widzę. Zatem przechodzę do odczytania uchwały. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 17 głosami za. Dziękuję bardzo. Panie Naczelniku, bardzo proszę odczytać projekt czwarty projekt dotyczący nieruchomości. Mhm. Bardzo proszę. Jest to uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Zakopane. W tej uchwale wyrażacie Państwo, to jest taki pierwszy pakiet, jakby w jednej uchwale zawieramy 10 nieruchomości. One szczegółowo są opisane w załączniku numer 1 oraz na Komisji Ekonomiki dokładnie przedstawialiśmy wraz z panem burmistrzem położenie nieruchomości oraz uzasadnienie tak sporządzonej uchwały. Jest to odpowiedź na wnioski, wielokrotne wnioski Komisji zarówno Gospodarki Komunalnej, jak i Komisji Ekonomiki. Chodzi o zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz osób będących właścicielami nieruchomości przyległych do nieruchomości gruntowych wymienionych w załączniku właśnie numer 1, nie mogących być zagospodarowanymi jako odrębne nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe. W skrócie mówiąc, są to działki, które od lat są dzierżawione i co 3, co 4 lata są przedstawiane kolejny raz na sesji Rady Miasta w celu jakby przedłużenia umowy dzierżawy. Są to działki, które mają, największa działka w tym pakiecie to jest 300 metrów. One nie stanowią dla nas żadnego funkcji jakiejś inwestycyjnej dla gminy. Są to położone nieruchomości w środku, dlatego sens jest ich zbycia oraz udzielenia bonifikaty na pisemny wniosek tego nabywcy. Są, w załączniku numer 1 do uchwały są nasze nieruchomości są wskazane, do których nieruchomości mogą być przyłączone. Ponieważ procedura wyceny tych nieruchomości jest taka, że muszą być wyceniane jako wartości rynkowe. No, więc jeżeli osoba dzierżawi grunt za 50 zł czy za 100 zł rocznie, no, nigdy nie kupi nam nieruchomości, która jest nagle wyceniona za 10 tysięcy czy 20. W związku z tym przepisy pozwalają na zastosowanie bonifikaty, aby ten nabywca mógł ją kupić. Poza tym, tak jak powiedziałem na wstępie, jest to wielokrotne wnioski Komisji Ekonomiki, jak i Gospodarki Komunalnej, aby to zbyć z bonifikatą. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu. Tutaj pan burmistrz chciałby jeszcze uzupełnić wypowiedź pana naczelnika.
Szanowni Państwo, Szanowna Rado, myśmy od wielu lat jako radni proponowali, żeby takie drobne nieruchomości, które są dzierżawione, można powiedzieć, przyległym właścicielom od wielu, wielu lat i je dzierżawią. To są czasami skrawki po kilka, kilkanaście metrów. Proponowaliśmy jako Rada Miasta, żeby to były sprzedane tym właścicielom. Niemniej jednak, jak się im proponowało zakup tych działki, najczęściej się właściciele nie zgadzali, ponieważ cena przy kalkulacji tej nieruchomości, a kalkuluje się ją w ten sposób, że oblicza się jej wartość na podstawie wartości ich działki, która jest budowlana, na której stoi nieruchomość. W związku z tym ta wartość wychodziła bardzo, bardzo duża. Nie byli zainteresowani, ponieważ dzierżawienie tego gruntu, można powiedzieć zielonego gruntu, czy przyległego kilka metrów, wynosiło czasami śmieszne kwoty 50 czy 100 zł. W związku z tym proponuję Państwu, abyśmy dali tym ludziom szansę uregulowania i zakupienia tych nieruchomości po bonifikacie 50%, a mianowicie z przyczyn też i dodatkowych, że nam się to w ogóle jako miastu nie kalkuluje dzierżawić tych działek, ponieważ wartość tej działki, która jest tam czasami, można powiedzieć, w granicach 5 tysięcy czy 6 tysięcy, chcielibyśmy sprzedać. Natomiast samo dzierżawienie tu powoduje olbrzymią ilość, że tak powiem, wniosków tej dzierżawy, ale też i olbrzymi wysiłek i pracę urzędu. Często jest tak, że w większości ta praca przekracza wartość dzierżawy, a więc urzędnicy, którzy zajmują się i również Rada, żeby procedować nad tymi działkami i nad tą dzierżawą, więcej po prostu nas to kosztuje niż samo pozyskanie pieniędzy z dzierżawy. W związku z tym składamy taką propozycję. Mam nadzieję, że po prostu przy tych wartości ci mieszkańcy skorzystają z tego zakupu i zainteresowania i uregulowania przede wszystkim raz na zawsze tych drobiazgów, których w mieście mamy bardzo, bardzo dużą ilość. Dziękuję, panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Opinia komisji brzmi pozytywnie, więc przechodzimy do odczytania uchwały. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Zakopane. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 17 głosami za. Proszę, pan z kamerą się zjawił i wszyscy zdyscyplinowanie podnoszą wysoko rączki. Prosimy częściej, prosimy częściej. Dziękuję bardzo. Media tworzą cuda. Dobrze, bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej. Bardzo proszę pana naczelnika Tomasza Filara o przedstawienie projektu uchwały. Wyrażacie państwo zgodę na odstąpienie od przetargu i zawarcie 14 dotychczasowymi osobami fizycznymi, dzierżawcami do tej pory, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Zakopanem przy ulicy Słonecznej, stanowiącej część działki ewidencyjnej 13/12, obręb 5, powierzchnia do dzierżawy tych wszystkich dzierżawców to jest 218 metrów, czas określony umowy 4 lata z przeznaczeniem na miejsca postojowe. Dziękuję bardzo, panie naczelniku. Bardzo proszę pana Wojciecha Tatara, przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii komisji. Komisja pozytywnie 8 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję, panie przewodniczący. Ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Więc uwaga, przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę ponieść rączkę. O, proszę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 17 głosami za. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości będącą własnością gminy Miasto Zakopane. Bardzo proszę pana naczelnika Tomasza Filara o przedstawienie projektu uchwały. Tu na wstępie chciałem sprostować, ale tu już konsultowałem, nie wymaga to autopoprawki. W tytule jest to oczywisty błąd pisarski w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością gminy Miasto Zakopane. A więc w tej uchwale wyrażacie państwo zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Zakopane, położonej przy ulicy Droga do Olczy. Jest to działka ewidencyjna 99/9, obręb 51, powierzchnia tej nieruchomości to 148 metrów i zamieniamy tą nieruchomość za nieruchomość położoną tuż obok, która bardziej pasuje nam do nieruchomości, jak i osobie fizycznej, która jest właścicielem, na działkę oznaczoną ewidencyjnie jako działka 49/1, obręb 51, również powierzchnia tej nieruchomości to 148 metrów. I tu zamiana następuje z dopłatą na rzecz gminy, ponieważ działka gminna została wyceniona na kwotę 18 855 zł, działka osoby fizycznej na kwotę 18 291, w związku z tym dopłata na rzecz gminy Miasto Zakopane wynosi 564 zł. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie naczelniku. Opinia komisji jest pozytywna. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości będącą własnością gminy Miasto Zakopane. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami za. No, dziękuję. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę Miasto Zakopane darowizny udziału w nieruchomości. Bardzo proszę pana naczelnika o przedstawienie projektu uchwały. Wyrażacie państwo zgodę na przyjęcie przez gminę Miasto Zakopane darowizny udziału w nieruchomości gruntowej. Udział wynosi 1/28 tej nieruchomości, a fizycznie stanowi to działka ewidencyjna 583/1 położona w obrębie 12 o powierzchni 667 metrów. Darowizna następuje od spółki Sewik. Darowizna ma na celu przyspieszenie procesu inwestycyjnego budowy zbiornika wyrównawczego z wodą pitną. Dziękuję. Bardzo proszę pana Bartłomieja Bryjaka, przewodniczącego komisji, o przedstawienie. Zaraz, przepraszam. Projektu uchwały, czy co pan przewodniczący sobie życzy? Przedstawienie opinii komisji. Proszę. Komisji. Opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia. Przepraszam. Teraz mieliśmy 10, tak? Wyrażenie przyjęcie przez gminę darowizny udziału w nieruchomości. Jest. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę Miasta Zakopane darowizny udziału w nieruchomości. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami za. Teraz przechodzimy do punktu 11. I to jest uchwała w sprawie uchylenia uchwały. To jest to. Jest tutaj, tak?
Nie, to jest wykreślone, to od pana. To, od pana. To nie ma w programie. Przesuwać następny. A jest. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Bronisława Czecha w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Bardzo proszę panią Zofię Kiełpińską, naczelnika Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu o przedstawienie projektu uchwały. Będzie za późno. No może będzie dobrze. Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Państwo Radni, Szanowni Państwo. Obowiązujący stan prawny nakazywał organowi stanowiącemu w listopadzie przyjąć uchwały intencyjne o likwidacji oddziałów przedszkolnych. Prawo oświatowe mówiło o tym, że z dniem 31 sierpnia oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych ulegną likwidacji z tytułu litery prawa. 29 grudnia nastąpiła nowelizacja prawa oświatowego i została podjęta decyzja, że oddziały przedszkolne mogą funkcjonować w szkołach podstawowych do końca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia 2019 roku. Zatem nie ma konieczności likwidacji oddziałów przedszkolnych w naszych szkołach podstawowych. Dlatego, proszę Państwa, zostały przygotowane uchwały o uchyleniu uchwał z 26 listopada. Te uchwały dotyczą trzech placówek. Oddziały przedszkolne istnieją w 5 z 7 szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasta Zakopane jest organem prowadzącym. W 3 oddziały przedszkolne będą funkcjonować jako oddziały przedszkolne, natomiast decyzją burmistrza proponujemy Radzie, aby utrzymać w mocy uchwałę o utworzeniu innej formy edukacji przedszkolnej, punktu przedszkolnego w 2 pozostałych placówkach. Pierwsza uchwała dotyczy uchylenia uchwały z dnia 26 listopada w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 imieniu Bronisława Czecha. Ponieważ w tej szkole oddział przedszkolny pozostaje, będzie funkcjonował na tych samych zasadach do końca roku szkolnego 2018-19, zatem proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo, Pani Naczelnik. Bardzo proszę Pana Marka Donatowicza, Przewodniczącego Komisji Oświaty, o przedstawienie opinii Komisji. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, w przypadku tej uchwały, jak i pozostałych 4, opinia Komisji jest pozytywna. Dziękuję. Jednomyślnie pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Są pytania? Nie widzę. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Bronisława Czecha w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 18 głosami za. Dziękuję bardzo. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 imienia generała Mariusza Zaruskiego w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Bardzo proszę panią Zofię Kiełpińską, naczelnika Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, i to jest następna uchwała, która mówi o likwidacji oddziału przedszkolnego. Proszę o przyjęcie tej uchwały, ponieważ w Szkole Podstawowej nr 3 oddział przedszkolny będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień dzisiejszy do końca roku szkolnego 2018-2019 do 31 sierpnia. Zatem proszę, aby przyjąć tę uchwałę. Dziękuję bardzo. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Projekt uchwały. Ktoś z Państwa chciałby się odnieść do tego projektu? Nie widzę. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 imienia generała Mariusza Zaruskiego w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu?
Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 18 głosami za. Dziękuję bardzo. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej nr 4 imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Bardzo proszę panią naczelnik o przedstawienie projektu uchwały. Panowie przewodniczący, szanowni państwo radni, również w przypadku szkoły podstawowej nr 4 oddział przedszkolny będzie funkcjonował na obowiązujących zasadach do końca roku szkolnego 2018-2019 do 31 sierpnia. Zatem proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Opinia komisji brzmi pozytywnie. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 18 głosami za. Bardzo dziękuję. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 imieniem Kornela Makuszyńskiego poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Bardzo proszę panią Zofię Kiełpińską, naczelnika Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu o przedstawienie projektu uchwały. Panowie przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo. Ten projekt proponowanej uchwały dotyczy likwidacji oddziału przedszkolnego, ponieważ artykuł 59 Prawa Oświatowego mówi wyraźnie, że każde przekształcenie szkoły musi następować poprzez likwidację. W związku z tym w Szkole Podstawowej nr 7 nastąpi likwidacja oddziału przedszkolnego i zacznie obowiązywać uchwała przyjęta przez państwa 26 listopada w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego. Z formalnego punktu widzenia zmienia się nazwa i zmienia się forma, ale w praktyce nie zmienia się nic. I jeśli chodzi o sprawy rekrutacji, organizacji prowadzonych zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, nie zmienia się nic. Rekrutacja do tego punktu przedszkolnego następuje na tych samych przepisach prawa oświatowego co do oddziału przedszkolnego. Zatem dla rodziców, dla uczniów, dla wychowanków i dla pracowników nie nastąpią żadne zmiany. Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja opiniowała projekt pozytywnie. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Kornela Makuszyńskiego poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 19 głosami za. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9 imienia Jana Kasprowicza poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Bardzo proszę panią naczelnik o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, szanowni państwo, to jest analogiczna uchwała do szkoły nr 9. W tych dwóch placówkach w miejsce oddziałów przedszkolnych uchwałą z dnia 26 listopada zostały powołane punkty przedszkolne. W kwestii formalnej musi nastąpić likwidacja oddziału przedszkolnego. Proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Opinia komisji brzmi pozytywnie. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9 imienia Jana Kasprowicza poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 17. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Bardzo proszę panią Janinę Puchałę, naczelnika Wydziału Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu uchwały. Panie
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałam przedstawić projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za wynagrodzenia dodatkowych patroli mających na celu usprawnienie funkcjonowania transportu drogowego osób na terenie miasta. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo, Pani Naczelnik. Bardzo proszę pana Jana Glusa, przewodniczącego Komisji Ekonomiki, o przedstawienie opinii komisji. Następnie pana Józefa Figla, przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Panie przewodniczący, szanowni państwo, komisja pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo proszę pana przewodniczącego Józefa Figla o przedstawienie opinii komisji. Szanowni państwo, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych również pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały i uznała, że cel jest bardzo słuszny i pożądany. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 19 głosami za. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Romana Wieczorka, rzecznika Komendy Powiatowej Policji, o zabranie głosu. Panie przewodniczący, państwo burmistrzowie, szanowna rado, drodzy państwo, w imieniu własnym policjantów, jakże pana komendanta powiatowego policji, pana inspektora Włoszczyny, bardzo dziękujemy za okazane wsparcie, za pomoc w realizacji naszej misji tutaj i tej pracy, którą wykonujemy na rzecz społeczeństwa miasta Zakopane, naszego powiatu tatrzańskiego. Oczywiście liczymy na dalsze wspieranie przez tutaj naszą lokalną społeczność naszej formacji. No i z góry jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za to okazane wsparcie. Tutaj tak tylko chciałbym troszeczkę państwa poprosić o zainteresowanie też sprawą bardzo ważną. Chodzi o wymianę floty naszych pojazdów służbowych, która no niestety sypią się te samochody z uwagi na te tysiące kilometrów, które pokonujemy w trakcie naszych służb. Na pewno będziemy się w najbliższym czasie do państwa również zwracać o pomoc w dofinansowaniu zakupu nowych radiowozów. Te, które już otrzymaliśmy dzięki właśnie samorządom lokalnym, służą w naszej formacji. Bardzo dziękujemy za to wsparcie, a o kolejne oczywiście będziemy jeszcze prosili. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez miasto Zakopane spółce Tesco realizacji zadania polegającego na wykonaniu remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego dróg publicznych, gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest burmistrz gminy miasta Zakopane. Bardzo proszę panią Janinę Puchałę, naczelnika Wydziału Drogownictwa i Transportu, o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałam przedstawić projekt uchwały w sprawie powierzenia przez miasto spółce Tesco Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa realizacji zadania polegającego na wykonaniu remontu bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego, dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest burmistrz gminy miasta Zakopane. Powierzenie to miało miejsce już w latach poprzednich. Jedyną zmianą w tej projekcie, w tej uchwale jest powierzenie tego zadania na lata od 15 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku. Jednak corocznie wysokość kwoty rekompensaty była ustalana na podstawie odrębnych uchwał Rady. Proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo, pani naczelnik. Bardzo proszę pana Wojciecha Tatara, przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii komisji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 6 głosami za, przy 2 wstrzymujących przegłosowała powyższy projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, nie widzę głosu z sali żadnego. Przechodzimy do odczytania i do głosowania projektu uchwały. Uchwała Rady Miasta Zakopane z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia przez Miasto Zakopane spółce Tesco realizacji zadania polegającego na wykonywaniu remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego dróg publicznych, gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest burmistrz gminy Miasto Zakopane. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 19 głosami za. Dziękuję bardzo. Punkt 18. Wolne wnioski mieszkańców. Żadnych wniosków mieszkańcy nie złożyli. Przechodzimy do punktu 19. Porządku obrad. Odpowiedzi burmistrza na interpelacje i wnioski radnych. Pan burmistrz zdeklarował, że odpowie radnym w formie pisemnej. Dziękuję bardzo. Punkt 20. Oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa radnych ma komunikaty? Oświadczenie, ja przedstawię jeden. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy obecni na tej sali. Chciałbym przedstawić oświadczenie. Dnia 30 stycznia o godzinie 12 w Szkole Podstawowej nr 1 na Orkana odbędzie się spotkanie spółki PKL z właścicielami nieruchomości na Gubałówce. Spotkanie poświęcone ma być przyszłości zakopiańskiego narciarstwa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk. Szanowni Państwo, wróćmy tylko do punktu odpowiedzi burmistrza na interpelację. Bardzo proszę, gdyż pan burmistrz na jedno z pytań chciałby odpowiedzieć, dobrze? Panie burmistrzu, panie burmistrzu, rada przychylnie do pana prośby się odnosi. Jednogłośnie, prawda? Jednogłośnie, bardzo proszę. Proszę Państwa, jeśli można, to w części odpowiem na te interpelacje. Jeśli chodzi o raport NIK, to oczywiście pisemnie się odniesiemy dokładnie do tej interpelacji. I tutaj, żeby to było na komisję przygotowane. Tak. Jak najbardziej. Nie ma problemu, potwierdzam. Natomiast jeśli chodzi o remont potoku Młyniska, to tak jak mówiłem, mamy tutaj rękę na pulsie, staramy się absolutnie, żeby to te pieniądze się tam jednak znalazły. Ja nawet rozmawiałem, tutaj umawialiśmy się, ponieważ pan starosta Bąk był u ministra środowiska. Mieliśmy się umawiać z panem prezesem Kujdą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wielu innych sprawach, bo również w sprawach geotermii, ale również ta sprawa jest dla nas ważna, ja o niej pamiętam i absolutnie będziemy tutaj się tym zajmować i informować na bieżąco państwa. Dworce PKP PKS, szanowni państwo, przygotowaliśmy jakby tutaj taką koncepcję, jeśli chodzi o budynki, jesteśmy na etapie projektowania, natomiast tutaj, ponieważ końcem kwietnia będzie aplikowanie o środki na zabytki. W związku z tym przygotowujemy projekty również tych budynków, dworca PKP i jednego budynku i drugiego i będziemy aplikować, z tym, że tutaj konieczna jest
uzgodnienie z tego z PKP, ponieważ tam są sprawy tego rodzaju, że my jesteśmy właścicielami terenu, został skomunalizowany, natomiast PKP występowało o wieczyste użytkowanie i tu w pewnym sporze jesteśmy, który próbujemy rozstrzygnąć no, w drodze uzgodnień dotyczących właśnie zainwestowania tego terenu. Natomiast jak Państwo wiecie, jesteśmy po wyborach, tam się te składy zmieniają, natomiast już rozmawialiśmy z ministrem infrastruktury, z panem Adamczykiem i no, mamy być umówieni właśnie z zarządem PKP w tej sprawie. Spieszymy się, żeby po prostu spróbować aplikować o te środki na przebudowę tych budynków tak naprawdę, ale zgodną przebudowę tutaj z uzgodnieniami z konserwatorem się spotkaliśmy również. Słucham? PKS była propozycja z naszej strony zakupu. Tylko taka prośba i propozycja, że jeśli by Państwo chcieli widzieć ten podział, w jaki sposób żeśmy zaproponowali, to bardzo proszę radnych do pana burmistrza. Jest ten projekt, który żeśmy przygotowali, propozycje dla PKP, jak byśmy widzieli ewentualnie podzieleniem się tym obiektami, które są, tak żeby funkcjonowanie PKP nie było zakłócone, ale żeby też i nasze potrzeby były zadowolone. Jak najbardziej. Zapraszam. Myślę, że jak będziemy po rozmowach z PKP, jak to będzie na dobrej drodze, to zaprezentujemy to oczywiście dla Państwa jako taki odrębny temat i spotkanie. Co do budynku w Parku Miejskim, no to tutaj był jakby ten pomysł zmieniony z muzeum na Pałac Ślubów i przymierzamy się do tego, żeby zorganizować taki konkurs na projekt, na koncepcję tego budynku. Tak. To znaczy z uwagi na to, że jest to takie właściwe miejsce i w tym kierunku jakby tutaj również no, ludzie działają, że chcą mieć śluby w różnych miejscach. Ustawa się w tym zakresie zmieniła. Także wydaje się, że byłoby to dobre miejsce i dobra promocja samego Zakopanego, żeby w takim miejscu można było te śluby brać. Szanowni Państwo, ważna sprawa, doprowadzenie wody na Gubałówkę i tutaj również mamy pewne postępy, ale mamy tutaj pana prezesa Krzysztofa Strączka, prezesa Sewiku. Prosiłbym bardzo, żeby przedstawić, na jakim etapie są te działania związane z doprowadzeniem wody na Gubałówkę. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Krzysztofa Strączka, prezesa spółki Sewik, o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo, Szanowna Rado. Więc jeśli chodzi, bo wiem, że tu była prośba o odpowiedź, tylko nie wiem, czy ona dotyczyła proszę też do kanalizacji, czy jedynie wodociągu, tak? Wodociągu. To znaczy tak pokrótce, jeśli chodzi o kanalizację, to ona będzie budowana dwuetapowo, poczynając od 2015, a kończąc w 2016, a kończąc w 2017 roku. Czyli będzie to inwestycja podzielona na 2 lata, przewidziana do wykonania. A jeśli chodzi o wodociąg, to tam była sprawa jakby pozyskania tych reszty zgód potrzebnych do zaprojektowania, a później wybudowania magistrali łączącej zbiornik z Górą Gubałówki, zbiornik na Gładkim. No i sytuacja dzisiaj wygląda tak, że w zasadzie jeśli o te zgody, które brakowało do poprowadzenia tej wody, to był brak zgody, jeśli chodzi o PKL i brak zgody z, no właściwie z jedną osobą prywatną. I teraz sytuacja wygląda tak, że obydwie jakby jesteśmy po przeprowadzonych rozmowach, jeśli chodzi o obydwie te strony. Jeśli chodzi o osobę prywatną, to tam ma być zgoda zależna i nie chciałem jej podpisywać, dopóki nie będę miał zgody z PKL-em. Natomiast jeśli chodzi o sam PKL, to została mi przesłana z PKL-u umowa do zaakceptowania przez SEWiK, przez nas. Wygląda to dobrze, no jest tam kwota ustalona, pas przesyłowy o szerokości 1 metra jest ustalony na całej długości, to jest łącznie 12 działek. Tą umowę sprawdzają teraz prawnicy z SEWiK-u. Ona zostanie przesłana z powrotem do
do prezesa, do PKL-u i myślę, że na spotkaniu w sobotę, o którym tu już była mowa, PKL-u z ludźmi, z mieszkańcami z Gubałówki, prezes będzie chciał ogłosić jakby datę podpisania tej umowy, także tutaj wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze. Dziękuję bardzo. Oczywiście prace same projektowe, które wymagają znowu jakiegoś powiedzmy czasu, żeby dokończyć, bo to wiadomo też jest czasochłonne. Natomiast jeśli będą te zgody, no to one ruszą do przodu i będziemy myśleć poważnie o tym, żeby tę inwestycję zaprojektować i wykonać. Dziękuję panu. Dziękuję panu za odpowiedź. I proszę państwa, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 18. sesję Rady Miasta Zakopane.